Dobry wieczór Państwu. A chciałem zacząć tak, jak Piotr Szczepański zaczynał, to znowu my, ale proszę Państwa, to znowu ja, ponieważ niestety Piotr Szczepański leży z grypą i gorączką w domu. Będę Państwa próbował sam zajmować przez najbliższe parę minut. I oczywiście jest to trudniejsze i ze względów merytorycznych, bo Piotr nadawał rytm naszej dyskusji i ze względu na to, że gadacz jednoosobowy jest, bywa trochę nudny, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę. A chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właściwie o jednej rzeczy, z różnych profili, z różnych perspektyw oglądanej, mianowicie co dalej. No, obserwujemy konflikt toczący się w Ukrainie, czy napaść rosyjską na Ukrainę i jej efekty. Obserwujemy tektoniczne ruchy, właściwie zmieniające zupełnie geografię polityczną współczesnego świata. I trochę zapominamy o tym, że polityka wymaga strategii, wymaga zadawania sobie pytania, co dalej. Wobec tego spróbuję to pytanie sobie i Państwu zadać, a może zacznę od, bo nie tylko w kontekście Ukrainy, bo na przykład wyraźnie widać bardzo głęboką zmianę w Chinach. Chciałbym również, żebyśmy sobie zadali pytanie, jak ta wojna wpływa na Rosję, bo Rosja jest też zupełnie innym krajem po roku wojny, którą toczy przeciwko Ukrainie. To też będzie miało bardzo duże konsekwencje. Jest innym i dlaczego innym? Ale ja może zacznę od tego, co na początku, jeszcze przed naszym początkiem naszego spotkania wpisał pan Michał Potocki, bo pan Michał znowu tutaj wraca do pytania zadanego również tydzień temu, mianowicie czy ukraińscy oligarchowi odwołuje się do tego pobytu Julii Tymoszenko w Dubaju. Ja myślę, że zresztą za ten hotel płaciła nierówno wartość 2-3 tysięcy złotych, tylko raczej 2-3 tysięcy dolarów za dzień, ale to już szczegół. Natomiast dlaczego ukraińscy oligarchowie nie finansują wojny, tylko my, polscy podatnicy, płacimy? I jedna ważna uwaga pana Michała na początku, że Polacy z coraz mniejszym entuzjazmem odnoszą się do gości imigrantów z Ukrainy, że lata 2010-2020 były ok, no ale teraz już tak dobrze nie jest. Odwołuje się na koniec pan Michał, jak państwo widzą, do tego mitu polskiej klasy średniej, która finansuje wojnę toczoną w obronie swojego kraju przez Ukraińców. No, z wieloma elementami tego wywodu się nie zgadzam, ale muszę powiedzieć, że to pytanie główne, które chciałem sobie zadać dzisiaj, czyli co dalej, w istocie zaczyna się od tego, o czym napisał pan Michał, czyli pewnego zmęczenia, a być może nawet znudzenia społeczeństw Zachodu wojną toczącą się w Ukrainie. Po roku do tej wojny się przyzwyczailiśmy. Po roku zaczynamy się zastanawiać, ile ona nas kosztuje. Znowu, my, Zachód, może najmniej nawet my w Polsce, mimo tego wpisu, który czytamy na początku naszej dzisiejszej dyskusji. Ale zaczynając od oligarchów. Oligarchowie oczywiście w części finansują tę wojnę. Oni przeznaczają spore środki na wojnę toczoną przez Ukrainę, ale w rzeczywistości tę wojnę finansuje cały świat zachodni. Najwięcej płacą Amerykanie. Amerykanie zapłacili już dobre kilkadziesiąt, niektórzy liczą nawet około 100 miliardów dolarów. W porównaniu z tym wkład Polski nie jest aż tak gigantyczny. I Brytyjczycy, i Niemcy zapłacili więcej. Procentowo z kolei najwięcej Estończycy. Ukraina nie ma pieniędzy. Ukraina bez kroplówki finansowej, nie tylko wojskowej, nie tylko sprzętowej, ale po prostu zwyczajnie finansowej z Zachodu, nie poradziłaby sobie. Co miesiąc 5 miliardów dolarów idzie na Ukrainę jako pieniądze, które po prostu rząd ukraiński płaci w postaci pensji, emerytur. To by się wszystko rozjechało, bo Ukraina ponosi gigantyczne
koszty i straty tej wojny. Wobec tego to, to mówienie o tym, że my jesteśmy zmęczeni, my finansujemy, nie, my dofinansowujemy w istotny dla Polaków sposób, ale dofinansowujemy tylko tę wojnę. Z kolei oligarchowie, nawet gdyby im zabrać wszystkie majątki, to wystarczyłoby im, wystarczyłoby tak naprawdę na może miesiąc, może dwa miesiące tej wojny. Miejmy świadomość skali wydatków, która jest gigantyczna. To, że ktoś pojedzie do Dubaju, to oczywiście gryzie ludzi w oczy, ale ma zerowy wpływ na realny przebieg wojny i na realne wydatki państwa ukraińskiego. Tu trzeba mieć tego świadomość. Wobec tego trochę odczytuję ten wpis pana Michała jako taki psztyczek sygnalizujący właśnie zmęczenie i niechęć trochę wobec konieczności ponoszenia dalszych ofiar. Ale właśnie, to jest to pytanie, które chciałbym sobie zadać i państwu zadać na samym początku. Co dalej? Bo nasi politycy, nasza infosfera w ogóle jest właściwie przekonana, że no tak, to my musimy wygrać. Ukraina musi wygrać tę wojnę. Na Zachodzie już częściej mówi się, że Ukraina nie powinna przegrać, ale powiedzmy, że istnieje pewien konsens, że Ukraina musi wygrać. Tylko co znaczy wygrana Ukrainy, to już nie jest oczywiste. Poza tym nie jest oczywiste, czy Ukraina tę wojnę wygra. Bo jakie są możliwe scenariusze? Scenariusz, jak odczytujemy, wygraną Ukrainy. Czy jest to powrót do sytuacji sprzed 24 lutego ubiegłego roku, czyli wypchnięcie Rosjan na linię Donbasu i Krymu? Czy jest to odzyskanie wszystkich ziem, które Rosjanie zajęli? Czy jest to pobicie armii rosyjskiej tak, żeby ona nie była w stanie prowadzić wojny? Czy jeszcze coś innego? No, zakładam, że w naszej polskiej narracji ten środkowy element, czyli wypchnięcie Rosjan do granic sprzed 2014 roku, czyli łącznie z Krymem, łącznie z Donbasem. Dobra, być może to jest możliwe, ale nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo po pierwsze w myśleniu wielu krajów zachodnich, w myśleniu dużej części ekspertów amerykańskich także, nie jest to oczywiste, że Ukraina ma odzyskać na przykład Krym czy Donbas. Pytanie drugie, pomocnicze, które pojawiło się na przykład w wypowiedzi Donalda Trumpa. Czy ta część Donbasu, która była okupowana już wcześniej przez Rosjan, nie jest przypadkiem zamieszkała już w tej chwili, po zmianach demograficznych, po wyjeździe patriotów ukraińskich, czy nie jest zamieszkała tak naprawdę przez zwolenników Rosji? Czy nie będzie to kula u nogi dla przyszłej Ukrainy? To jest kolejny znak zapytania. W każdym razie scenariusz wygranej ukraińskiej, wcale nieoczywisty, ma kilka możliwych wariantów. I teraz mamy kłopot z tymi wariantami, proszę państwa, dlatego że właśnie, nasza infosfera jest absolutnie oczywista. Ukraina musi wygrać. Wygrać, wypchnąć Rosjan poza swoje terytorium, najlepiej rozbić armię rosyjską, super. Tylko, proszę państwa, ten scenariusz nie jest oczywisty dla nikogo, łącznie z Amerykanami. Wszyscy zastanawiają się, po pierwsze, nad kosztami wojny. Po drugie, nad reakcją rosyjską. Po trzecie wreszcie, zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądał przyszły pokój. Bo to jest być może najważniejsze nawet. Popatrzmy na inne możliwe scenariusze. Bo jak czytamy na przykład to, co piszą amerykańscy eksperci,
z Rand Corporation, no, czołowego think tanku związanego z amerykańską armią, Samuel Charap i Miranda Pripe, powiadają: badania nad minionymi konfliktami i uważna analiza przebiegu obecnie toczącej się wojny sugerują, że optymistyczny scenariusz jest mało prawdopodobny. Bardzo podobnie mówią eksperci z Harvarda, którzy też powiadają, że wynik wojny rosyjsko-ukraińskiej jest niepewny. Jako elity wpływu, elity dyskutujące w Polsce o przyszłej wojnie, o przyszłym pokoju, musimy brać pod uwagę również inne warianty. Wariant zwycięstwa rosyjskiego jest wariantem cały czas leżącym na stole, aczkolwiek wydaje się, że o tyle mało prawdopodobnym, że Rosjanie nie zrealizują już celów wojny, które sobie zarysowali przed rokiem. Rosjanie mogą prawdopodobnie nieco powiększyć obszar w razie swojego sukcesu, nieco powiększyć obszar okupowany, mieć ogromny kłopot z Ukrainą i niewiele więcej. Nie wydaje się, żeby mieli w tej chwili możliwości zajęcia Kijowa, a nawet jeżeli by tak się stało, to będą mieli wieloletnią wojnę partyzancką, która zresztą była chyba pierwotnym założeniem strategów zachodnich, którzy byli przekonani przed rokiem, że wojna potrwa krótko i że Rosjanie Ukrainę w polu, w normalnym starciu armii pobiją. To jest jeden element. Jeszcze bardziej prawdopodobne, przeglądałem, proszę Państwa, to, co napisałem przed rokiem, rysując kilka możliwych scenariuszy zakończenia wojny. Wydawało mi się wtedy, że ta wojna potrwa krócej, że nie będzie zgody rosyjskiej elity politycznej na tak długą wojnę, ale trzeci scenariusz, najbardziej prawdopodobny, to jest taki, że obie strony w pewnym momencie dostaną ciężkiej zadyszki, bo one już jej dostają. Od października front się praktycznie nie ruszył. Żadna ze stron nie zdołała dokonać przełomu na froncie. Więc obie strony dostaną zadyszki, że sytuacja militarna się mniej więcej ustabilizuje. No i co dalej? I mamy konflikt zamrożony albo konflikt o niskiej intensywności, który będzie trwał właściwie paraliżując z jednej strony Ukrainę, z drugiej w jakimś tam stopniu paraliżując Rosję, a właściwie nie tyle paraliżując, bo wpychając Rosję w scenariusz, który wydaje mi się jest coraz bardziej atrakcyjny dla Władimira Putina, czyli w scenariusz wojny permanentnej i w scenariusz Rosji, która odsuwa się trwale od Zachodu. Odsuwa się od Zachodu w sensie politycznym, zrywa kooperację, czy ogranicza ją do niewielkiego stopnia i tak dalej. Rosja być może, za chwilę tutaj do tego jeszcze wrócę, ale wydaje się, że Rosja doszła do wniosku, że Zachód jest coraz mniej istotny dla nowoczesnego świata i że przyszłość świata jest w Azji, wobec tego azjatyzacja polityki rosyjskiej Rosji się jakoś tam opłaci. A azjatyzacja polityki rosyjskiej w połączeniu z wojną, która jest oczywiście kosztowna, która oczywiście angażuje państwo rosyjskie w ogromnym stopniu, ale która jednocześnie powoduje głęboką zmianę ustrojową, jest dla Władimira Putina być może interesującą czy atrakcyjną w jakimś sensie alternatywą polityczną. Więc mamy te trzy możliwości: wygrana Ukrainy, wygrana Rosji i gnilne zamrożenie konfliktu. Z tego, co widzimy, na razie najbardziej prawdopodobna jest niestety ta trzecia możliwość, bo też widzimy, że świat zachodni jest coraz bardziej zmęczony. Ja nie mówię nawet o politykach, mówię o obywatelach krajów zachodnich. Ukraina spadła już z pierwszych stron gazet. Już jest na trzecich gdzieś. Już nie wypatrujemy wieści z frontu. Przyzwyczailiśmy się do tego, co tam się dzieje. Oczywiście jest potężny ruch
obywateli, zwolenników wsparcia Ukrainy, zwolenników pokonania Rosji. Bardzo dobrze, tylko z drugiej strony inaczej powiem. Dlaczego prezydent Zełenski pojechał do Waszyngtonu? Dlaczego prezydent Biden pojechał do Kijowa? Ano właśnie w obu wypadkach przecież mogli tak samo porozmawiać przez przeróżne środki komunikacji, które mają. Pojechali dlatego, żeby zmobilizować społeczeństwo amerykańskie, żeby Amerykanie otrzymali nowy impuls powodujący zainteresowanie sprawą Ukrainy. To był główny powód tych wypraw. Oczywiście klasa polityczna chciałaby, żeby ta wojna się sensownie i w miarę niedługo rozstrzygnęła. Pytanie, czy się rozstrzygnie, prawdopodobnie będzie... Odpowiedź na nie będziemy prawdopodobnie znali jeszcze w tym roku. Dlatego, że widząc wyczerpywanie się sił z obu stron, możemy założyć, że próba ofensywy rosyjskiej, która jak się wydaje utknęła już, i prawdopodobna ofensywa ukraińska późną wiosną czy latem, rozstrzygną o tym, jak będzie wyglądał front. Oczywiście ja mam nadzieję, że zaopatrzona w zachodni sprzęt Ukraina zdoła na tyle zwycięsko przeprowadzi tę ofensywę, że Rosja zostanie zmuszona do zawarcia pokoju na warunkach świata zachodniego. Ale nie jest to scenariusz bardzo prawdopodobny. Jest to scenariusz, który ma szansę realizacji. I powinniśmy wszystko robić, żeby on się zrealizował. Tylko popatrzcie Państwo na przykład na taką rzecz. Jak wyglądają dostawy, czy myślenie o dostawach sprzętu? Bo oczywiście Ukraińcy dostaną F-16, dostaną Abramsy, dostaną również dużo Leopardów. Tylko perspektywa tych dostaw, już wyraźnie widać, to jest raczej perspektywa końca tego roku i roku przyszłego. Czyli najprawdopodobniej, bo przecież piloci ukraińscy szkolą się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, właśnie do latania na F-ach, prawda? Teraz padła jeszcze oferta ze strony pani premier Finlandii, że może Finlandia przekaże F-18, które skądinąd byłyby bardziej przydatne dla Ukraińców niż szesnastki. Ale oni się szkolą po to, żeby Ukraina była w stanie obronić się przed drugą inwazją rosyjską tak naprawdę. Czyli po zawarciu jakiegoś zawieszenia broni, żeby Ukraina miała realne możliwości wojskowe, które odstraszą Rosję przed próbą ponownego ataku. Tak w istocie wygląda to, jeżeli mówimy o zapowiedziach dostaw na przyszły rok. Bo Amerykanie nie mają czołgów? Mają. Ocenia się, że około 3000 czołgów Abrams jest zakonserwowanych w magazynach armii amerykańskiej. Poza tymi, które Amerykanie mają normalnie w służbie. Więc można by je rozkonserwować i wysłać do Ukrainy. Oczywiście to byłby game changer. To by zmieniło sytuację na froncie. Jakoś nikt tego nie robi. Prawda? Też pytanie, jak Amerykanie oceniają zagrożenia również na Pacyfiku. I mówiąc o Chinach, trzeba będzie do tego za chwilę wrócić. Niemniej, proszę Państwa, myśmy powinni jako państwo polskie zabrać się do solidnej analizy tego, jakie są prawdopodobne scenariusze zakończenia konfliktu, bo od tego trochę zależy to, jak my się będziemy dalej zachowywać. Bo myśmy na początku byli największym, czy drugim właściwie po Amerykanach, donatorem, jeśli idzie o sprzęt. Tylko myśmy już oddali wszystko, co się dało oddać. Właściwie już poza tymi paru migami 29, my niewiele mamy do zaoferowania. Dobrze, bo dzięki tej naszej pomocy, dzięki ponad 300 czołgom, które przyszły z Polski, Ukraińcy się obronili dość skutecznie.
Tylko w tej chwili już jesteśmy nieatrakcyjni dla Ukrainy jako donator, jako dawca sprzętu. Możemy oczywiście, i pewnie będziemy to robić, trochę tego sprzętu koreańskiego, który kupujemy, przekazywać Ukrainie, bo sama Korea konsekwentnie mówi, że ona nie może przekazywać sprzętu, ale jednocześnie daje zgodę na przekazywanie przez innych, łącznie z Amerykanami. Przecież Koreańczycy dostarczyli do Stanów Zjednoczonych mnóstwo amunicji, dzięki czemu Amerykanie mogli z kolei przesłać amunicję 155 mm na Ukrainę. Wobec tego pewnie coś z tego sprzętu koreańskiego, z amunicji, rakiet, być może tych wozów bojowych, na bazie których powstały polskie kraby, będziemy mogli przekazać. Ale to już nie tak dużo. Nasze zapasy się pomału wyczerpują. Zapasy europejskie też są na wyczerpaniu. Wszyscy mówią o tym, że Ukraina musi otrzymać więcej pocisków. Pytanie numer jeden. Czy europejskie przemysły obronne przejdą na model produkcji półwojennej? To jest pytanie absolutnie kluczowe. Jeżeli nie, to za chwilę nie będziemy niczego dostarczać. Bo nawet Stany Zjednoczone produkują 1/3 tej amunicji, którą miesięcznie zużywają Ukraińcy. Potrzebują około 120 tysięcy pocisków, 155 mm. Stany Zjednoczone produkują oficjalnie około 30 tysięcy, prawdopodobnie około 60 tysięcy miesięcznie. Czyli połowę tego. Oczywiście Amerykanie już złożyli zamówienia, żeby zwiększyć produkcję. Ale na razie będzie zadyszka. Rosjanie też już są w zadyszce, bo wystrzelali dużą część zapasu przewidzianego na normalną wojnę. To, co im zostało, szczególnie z tych bardziej wyrafinowanych rodzajów broni, to nie bardzo mogą tego użyć, no bo jeżeli wystrzelą wszystkie pociski, kalibr i tak dalej, to no to wtedy przestają być groźni dla Zachodu. Nie mogą. Ukraina nie jest głównym przeciwnikiem z punktu widzenia Rosji, tak jak Rosja nie jest głównym przeciwnikiem z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Więc pamiętajmy o tym, że te kraje muszą zachować istotny zapas na wypadek potencjalnej wojny. To jest bardzo trudna sytuacja, bo tak jak mówię, prawdopodobnie do końca tego roku magazyny zostaną wyczyszczone. Społeczeństwo będą śmiertelnie zmęczone wojną i trzeba będzie zmierzać do jakiegoś zawieszenia broni, do jakiegoś rodzaju pokoju. To pokój gnilny, ten scenariusz trzeci, o którym mówiłem, wysoce prawdopodobny, wydaje mi się być scenariuszem z polskiego punktu widzenia najgorszym. No bo jeżeli konflikt zostanie zamrożony, to tak, po pierwsze, jakiekolwiek starania o wejście Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej, i tak bardzo trudne, właściwie się rozsypują. No bo kraju toczącego wojnę raczej nikt nie przyjmie. Ukraina nie może się za bardzo odbudować. Bo umówmy się, że w sytuacji permanentnego zagrożenia żaden prywatny biznes na Ukrainę nie przyjdzie. Przyjdzie biznes, przyjdą pieniądze państwowe, które będą pogłębiały niedobre zjawiska korupcyjne, które oczywiście pomogą coś tam się odbudować, ale nie będą tym impulsem, który pozwoli Ukrainie stanąć na nogi. Ukraina w tej chwili jest krajem zdemolowanym. Produkcja PKB spadło o, w zależności od tego, jak liczyć, od 20 do 40%. Prognozy produkcji rolniczej na przykład są takie, że w 2023 będzie to 50% produkcji w roku 2021, przed wojną. To jest dramat.
Więc szansą dla Ukrainy jest pokój i duży wysiłek międzynarodowy w odbudowie tego kraju. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale musimy w Polsce być gotowi na to, że Polska będzie jednym z głównych szlaków przesyłowych ukraińskiego eksportu. A to na przykład znaczy, że musimy jakoś rozwiązać sprawę eksportu zboża, bo w tej chwili polscy rolnicy nie bardzo mają gdzie sprzedawać swojego zboża, ponieważ magazyny są zawalone pszenicą i zbożem ukraińskim. Nastąpiła głęboka depopulacja Ukrainy. Pamiętajmy, że z Ukrainy wyjechało, powiedzmy, około 8 milionów ludzi. Głównie młodych kobiet z dziećmi. Według naszych danych imigracyjnych na jedną kobietę z Ukrainy przypada ponad jedno dziecko. 1,03. To oznacza klęskę demograficzną Ukrainy, bo duża część tych kobiet prawdopodobnie nie wróci, ustabilizuje się w innych krajach. Więc, a jeszcze kolejne prawie 10 milionów jest okupowanych przez Rosjan. Czyli obecnie Ukraina jest krajem z ogromną nadreprezentacją mężczyzn, liczącym 20 parę milionów mieszkańców. Taka jest prawda. Jeżeli te procesy depopulacyjne nie zostaną przerwane, a bez zakończenia wojny się tego nie przerwie, no po prostu normalnie jest tak, że w okresie powojennym następuje boom urodzeń dzieci. No ale kto będzie rodził te dzieci, jak kobiety wyjechały? To jest multum problemów. Ukraina potrzebuje pokoju, bo inaczej zostanie po prostu kompletnie rozjechana. To jest jedna rzecz. Ale jest druga rzecz jeszcze. Jak ta wojna wpływa na Rosję? Otóż, tak jak czytam rosyjską publicystykę, to Rosjanie pomału, krok po kroku, zmierzają do głębokiej zmiany ustroju Federacji Rosyjskiej i do zmiany jej geopolitycznego zaangażowania. Rosja zresztą od pewnego czasu już była, jakby to powiedzieć, rozdarta pomiędzy opcją, zresztą tak jak wiele razy w historii, między opcją zachodnią i pomiędzy opcją euroazjatycką. Wojna przeciwko Ukrainie sprawiła, że ci wszyscy członkowie elity politycznej Rosji, którzy byli zafascynowani modelem chińskim, którzy myśleli o Azji jako obszarze przyszłościowego rozwoju, eksportu, współpracy gospodarczej dla Rosji, wygrali. Jednocześnie Władimir Putin nigdy nie miał tak gigantycznej władzy, jak ma w tej chwili. Czytamy o walkach wewnętrznych na Kremlu, o sporach pomiędzy frakcjami, ale trudno ukryć, że w sytuacji wojny, po pierwsze, poparcie społeczne dla władz rosyjskich jest ogromne, po drugie, możliwości dyscyplinowania społeczeństwa są też coraz większe. Zwróćcie Państwo uwagę, że zaczęły pojawiać się informacje, iż władze rosyjskie żądają od obywateli zwrócenia paszportów, czy przekazania paszportów do albo zakładów pracy, albo FSB. Czyli zaczynamy się pomału cofać do modelu sowieckiego, kiedy obywatele nawet nie mogli swobodnie wyjeżdżać. Dzieje się to trochę na takiej zasadzie, jak się gotuje żabę, która nie dostrzega tego, że pogrąża się w rzeczywistości kompletnie innej od tej, którą jeszcze bardzo niedawno znała. I Rosja powojenna, bez względu na to, czy ta wojna zakończy się z rosyjskim sukcesem względnym, czy zakończy się zamrożeniem,
będzie Rosją euroazjatycką. Również rządzoną w modelu euroazjatyckim, czyli prawdopodobnie nie autorytarną, a po prostu totalitarną dyktaturą. To też zmienia rzeczywistość, w jakiej my operujemy, bo Rosja jest naszym sąsiadem. Co prawda, zaraz przejdę do pytań i komentarzy, żeby trochę obniżyć tempo gadania. Natomiast mam wrażenie, że Rosja powojenna będzie Rosją gorszą i dużo bliższą temu modelowi, który był w latach 40. i 50., niż ta Rosja, którą jeszcze znamy sprzed wojny. Autorytarna, nieprzyjemna, ale jednak dająca tym swoim obywatelom jakieś przynajmniej śladowe swobody obywatelskie. Pozwólcie Państwo, że oszczędzając gardło, teraz wrócę, na chwilę przejdę do pytań i za chwilę wrócę do tego wywodu, który tutaj próbowałem Państwu zaprezentować. Tak, no tu na początku widzę, że oczywiście mamy te komentarze, pan Marcin na przykład, że niektórzy znajomi już nie chcą słuchać na temat Ukrainy, chyba mają dosyć. No niestety właśnie tak jest, że to że następuje zmęczenie. Następuje zmęczenie wojną i znormalnienie tematu wojennego. To jest bardzo groźne. Zresztą nie tylko z tego względu, że wsparcie dla Ukrainy może być słabsze, ale również dlatego, że zaczynamy się przyzwyczajać, że wojna tuż obok nas jest czymś normalnym. To nie jest specjalnie dobre. Tutaj pan YX, czy pani YX powiada, że Europa jest słaba, przywództwo Niemiec i Francji to katastrofa. No, przywództwo Niemiec i Francji było naturalnym przywództwem w momencie, jak Europa była taką starą ciotką, która zajmowała się wyłącznie budowaniem własnego dobrobytu. W momencie, kiedy nastąpił kryzys, rzeczywiście Niemcy nie potrafili udźwignąć przywództwa. Aczkolwiek, muszę Państwu powiedzieć, bo trochę mnie rozbawił, a trochę przeraził cytat, który za chwilę Państwu przytoczę, bo parę dni temu, nie pamiętam, dosłownie chyba 3 dni temu, gościem Freda Zakarii w CNN był kanclerz Niemiec. I cóż powiedział kanclerz Scholz? Jesteśmy teraz najsilniejszym sprzymierzeńcem Ukrainy na kontynencie europejskim i nadal nim pozostaniemy. Także pod względem uzbrojenia, co koordynujemy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami. A minister Pistorius z kolei, już nie w tym wywiadzie, tylko w wywiadzie dla jednych z niemieckich gazet, dla krajów Europy Wschodniej, takich jak Polska, kraje bałtyckie, Słowacja i inne, ważne jest, by widziały, że Niemcy jako najważniejszy europejski członek sojuszu, a także USA jako partner transatlantycki, podtrzymują swoje zobowiązania obronne. Krótko mówiąc, Niemcy próbują wrócić do tej roli lidera czy przywódcy. Natomiast mam wrażenie, że jest to już niewykonalne właśnie ze względu na to, że w momencie kryzysowym okazało się, że Niemcy nie potrafili udźwignąć ciężaru przywództwa. Dlaczego nikt nie zaprasza do dyskusji Rosjan? Czy nie jest dobre dla pokoju starać się ich zrozumieć? Staramy się ich zrozumieć, tylko ci Rosjanie z Rosji, którzy się wypowiadają, ze względu na totalitarny charakter państwa, panie Marku, nie mają swobody wypowiedzi tak naprawdę. Oni mówią tekstem, który został ustalony na Kremlu i słuchanie propagandowych wywodów, no tak jak słuchałem niedawno wypowiedzi ministra Ławrowa na konferencji w Delhi. On był w Indiach i
tam ich jak najbardziej słuchają. Ławrow opowiadał po prostu kompletne bzdury. No, jeżeli ktoś mówi, że czarne jest białe, no to jeżeli dyskusja ma jakiś sens, to nie ma co go słuchać. Dlatego między innymi Rosjanie nie są dopraszani do tego typu debat. Jakie, tu jest bardzo ważne pytanie, Nitro, jakie jest ryzyko, że gdy Ukraina będzie zmuszona do podpisania niekorzystnych dla nich warunków pokoju, to odwrócą się od Zachodu, twierdząc, że za mało pomagał i że to wina Zachodu. To jest niestety możliwe. Ja się obawiam, że jeżeli Ukraina będzie zmuszona do przyjęcia niekorzystnych dla siebie warunków, oczekiwania Ukraińców są bardzo wysoko zawieszone, to wtedy pojawi się tam coś, co ja określam, zresztą nie tylko ja, w politologii nosi nazwę syndromu weimarskiego. Tak jak Niemcy w okresie Republiki Weimarskiej byli przekonani, że Niemcy zostały zdradzone, zostały, nie przegrały wojny, tylko otrzymały cios w plecy od zdradzieckich elit, Żydów, Bóg wie kogo. Ten sam syndrom może pojawić się na Ukrainie. I wtedy rzeczywiście będziemy mieli państwo groźne po prostu. Także wsparcie Ukrainy leży również w tym sensie w naszym interesie, żeby Ukraińcy nie ponieśli limitowanej porażki. Bo wtedy rzeczywiście Ukraina może się zmienić na niedobrą, w niedobrym kierunku. Pan Marcin Bączkiewicz powiada, tu rozumiem, że jest to echo naszej dyskusji sprzed tygodnia, że produkcja docelowa Borsuka ma wynieść 116 sztuk rocznie. Docelowa, tak. Przy, pamiętajmy, obietnicy, że polska armia sama kupi 1500 Borsuków. A docelowa to jest po rozbudowie zakładów. W tej chwili tych Borsuków możemy produkować bardziej 16 niż 116 rocznie. Bo dopiero tę produkcję będziemy uruchamiali tak naprawdę. No, pytanie Anschluss z Białorusi się pojawiało już jakiś czas temu i jest to niestety realne zagrożenie. To odpowiadam panu Władysławowi Banachowi. Pani Irena z kolei, czy Ukraina i Polska nie powinny przerobić właśnie teraz trudnych tematów z przeszłości? Jest to wątpliwe, dlatego że to nie jest dobry moment do przerabiania trudnych tematów. Ukraińcy mają świadomość, że walczą za Europę tak naprawdę. Że oni są przedmurzem Zachodu, które w tej chwili bierze na siebie cały ciężar uderzenia rosyjskiego. Wobec tego będą uważali, że mają moralne prawo być, żądać więcej w tych rozliczeniach historycznych. Z kolei z naszej strony podniesienie tych rozliczeń historycznych może znakomicie zdemobilizować jeszcze bardziej niż to, co się już rzeczywiście pojawia czasami. Zdemobilizować jeszcze bardziej społeczeństwo w chęci pomagania Ukrainie, wtedy, kiedy ta pomoc Ukrainie jest po prostu naszym interesem. To nie jest kwestia tego, że my kochamy Ukraińców, wobec tego wydajemy nasze pieniądze. Nie. Naszym interesem jest, żebyśmy, cynicznie mówiąc, nie przelewali sami krwi, skoro ktoś ją przelewa za nas. To należy go wspierać. To jakby nie patrzeć, jest to najtańsza możliwa inwestycja w sytuacji wojny. Tak, gdyby nie Ukraińcy, to wielu innych z kolei nie musiałoby zamykać biznesów. W Warszawie upływa biznes. Panie Michale, ja powiem coś innego. Otóż polski budżet w ubiegłym roku uratowali Ukraińcy. To, że inflacja się jeszcze bardziej nie tąpnęła, jeszcze bardziej nie załamała się gospodarka niż osłabła w ubiegłym roku, to jest w ogromnym stopniu wynik tego, że napłynęło
kilka milionów konsumentów, którzy robili zakupy w polskich sklepach, którzy płacili za usługi i robili tych zakupów i usług więcej niż normalny Polak, bo albo przyjechali Bentleyem i wtedy ich było na to stać, albo przyjechali z jedną torbą i musieli kupić. Więc to nie jest takie proste. Impuls w postaci 2 milionów mniej więcej głodnych konsumentów z Ukrainy był niezwykle ważnym impulsem pozytywnie wpływającym na polską gospodarkę. W tej chwili to już część tych Ukraińców wyjechała między innymi do Niemiec, bo tu wieszamy psy na Niemcach, ale Niemcy przyjęli ich niewiele mniej niż Polacy. Ponad 1 milion w tej chwili uchodźców z Ukrainy mieszka w Niemczech. Ale więc część wyjechała. Część już nie prowadzi zakupów awaryjnych, część pokończyły się pieniądze i nagle mamy spadające indeksy konsumpcji. Między innymi ze względu na to, że mamy mniej tych klientów z Ukrainy. Także myślę, że bardzo wielu ludzi nie tyle nie zamknęło, bardzo wielu ludzi utrzymało swoje biznesy dlatego, że przyjechali Ukraińcy. To też jest rzecz, której powinniśmy być świadomi. Podobnie jak wielu słabości, to również tego, że zresztą wystarczy popatrzeć na Rzeszów. Rzeszów kwitnie w tej chwili właśnie w wyniku wojny. W wyniku tego oczywiście, że tam są Amerykanie, że tam wszystkie hotele są zajęte i opłacone 2 razy drożej niż do tej pory, że restauracje rozkwitają, sklepy rozkwitają, zmieniła się struktura, sprowadza się towary luksusowe do Rzeszowa, których się nigdy nie sprowadzało i tak dalej. Pamiętajcie Państwo, że to jest również też skutek wojny. A czy odzyskanie Krymu i Donbasu nie będzie strzałem w kolano? Być może będzie. To jest ten głos, który się czasami pojawia, że te części, które Rosjanie po pierwsze były kiedyś mocno prorosyjskie, a Rosjanie je zindoktrynowali przez lata okupacji, mogą być dla Ukrainy ciężarem. Ale z drugiej strony nastawienie ukraińskiej opinii publicznej jest oczywiste. Musimy to odzyskać. Pan YX, Rosjanie zostaną wysiedleni z Krymu i Donbasu, to oczywiste. No, na Krymie stanowią większość mieszkańców, więc zostaną wysiedleni. No, podejrzewam, że w większości wyjadą sami, jeżeli Ukraina przejmie ten region. Zresztą w momencie, kiedy się pojawia jakiekolwiek zagrożenie, to mamy te korki na moście krymskim ludzi uciekających z Krymu. Natomiast myślę, że państwo, które chce być traktowane jako państwo demokratyczne, jako państwo wchodzące do Unii czy do NATO, nie może sobie pozwolić na politykę stalinowską, czyli na wysiedlanie całych narodów. To jest kwestia trudna, ale konieczna do rozwiązania w sposób cywilizowany. Przecież wysiedlenie, rozumiane jako właśnie takim stalinowskim modelu, jest raczej niemożliwe. Tutaj pozbycie się Rosjan z Naddniestrza. Znowu, ci Rosjanie w Naddniestrzu to jest bardziej skomplikowana sprawa. To bardzo często nie są Rosjanie, tylko są to po prostu Mołdawianie z Naddniestrza, poddani wieloletniej indoktrynacji. Skąd się wzięło Naddniestrze? Naddniestrze było tą częścią Mołdawii, która została po stronie sowieckiej po traktacie ryskim, w roku 1921. Czyli Mołdawianie poddani długotrwałej indoktrynacji, praniu mózgów i tak dalej. I oni są przeciwni zachodniemu kierunkowi rozwoju Mołdawii. Są sierotami po Związku Sowieckim, ale to niekoniecznie są Rosjanie. To bardzo często są po prostu Mołdawianie. Więc to też nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. No.
No tak, tutaj pan Marcin powiada, że wystarczy zadać sobie pytanie, ile kosztowałaby wojna Polskę, gdyby ten konflikt się rozlał na nasze terytorium. No, więc właśnie, tak naprawdę nie tylko my, mają świadomość tego Niemcy, mają świadomość tego Bałtowie, mają świadomość tego Szwedzi, że Ukraina walcząc bije się w istocie za nas, bo gdyby Ukraina upadła, to wszyscy analitycy to mówią, Putin poszedłby dalej. Zresztą analizy rosyjskie, które jakoś tam zostały pewnie świadomie ujawnione, ale mówi się o przecieku, mówią o tym, że Putin zakładał, że nawet uderzenie w Polskę prawdopodobnie nie spowoduje reakcji NATO. Wobec tego zażądamy po zwycięstwie nad Ukrainą demilitaryzacji Polski, krajów bałtyckich, czyli zrealizujemy to, co Putin w grudniu 2021 proponował krajom zachodnim. Na szczęście Ukraińcy nas przed tym obronili, ale miejmy świadomość, że teraz powtórzę, że to nie jest łaska z naszej strony, bo w ten sposób wspierając Ukrainę finansowo, wojskowo, obronnie, jednocześnie bronimy się przed koniecznością bezpośredniego zaangażowania w konflikt. Do tematu chińskiego zaraz wrócę. Myślę, że konflikt na Ukrainie oczywiście jest wojną proxy w jakimś sensie, natomiast nie jest to kwestia dania Chinom czasu raczej. No tak, tutaj Skeptical odwołuje się do filmiku tego wywiadu z mieszkańcami Moskwy, że po Ukrainie powinna być następna Polska. No tak. Tutaj z czego ukraińscy klienci, pan Michał Potocki, by płacili, to mówiliśmy o tych biznesach. No panie Michale, niech pan będzie konsekwentny. Mówił pan, że oni po prostu są oligarchowie opływający w pieniądze, no płacą z tego, jak rozumiem, a nie tylko z pieniędzy, które dostają od władz polskich. Przynajmniej część, znam zresztą tych ludzi, płaci ze swoich oszczędności, z zasobów, które miały, bo grupa ludzi względnie zamożnych była na Ukrainie stosunkowo spora. Jakoś Austria, Szwajcaria i Niemcy nie spieszą się z pomocą. No, Austria i Szwajcaria rzeczywiście nieszczególnie, natomiast Niemcy naprawdę dość dużo przeznaczają na pomoc dla Ukrainy. W tej chwili są właściwie ex aequo z Brytyjczykami na drugim miejscu po Amerykanach, jeśli chodzi o skalę pomocy finansowej. Są kłopoty z czołgami, ale nie w dużo mniejsze z pieniędzmi. Rozpad Rosji to główny cel strategiczny, a nie jeszcze pani Irena. Ponieważ postawa Izraela w kontekście wojny na Ukrainie jest niejednoznaczna, proszę o wytłumaczenie, jaki wpływ na decyzję rządu amerykańskiego może mieć organizacja AIPAC. Postawa Izraela ewoluuje, głęboko się zmieniła po tym, jak się ujawnił sojusz rosyjsko-irański. Izrael, choćby ze względu na dużą ilość imigrantów z Rosji, ale nie tylko, również ze względu na dobre relacje z Rosjanami, ze względu na kwestie rosyjskiej aktywności na Bliskim Wschodzie, Izrael był bardzo ostrożny, nadostrożny. Natomiast w tej chwili, jak się wydaje, pomału zapisuje się do obozu proukraińskiego, także tu chyba to nie jest
To nie jest obawa, że organizacje żydowskie czy organizacje izraelskie będą wpływały prorosyjsko. Nie. Izrael jest politycznie ostrożny właśnie z takich względów. Natomiast zaangażowanie Rosji w Iranie sprawia, że Izrael na przykład już zaoferował systemy obrony przeciwlotniczej, a właściwie systemy detektorów, ale to jest niezwykle wyrafinowany technologicznie produkt Ukraińcom. To znacząco ułatwi obronę powietrzną Ukrainy. Pan YX, czy pani YX powiada, że rozpad Rosji to główny cel strategiczny. No to już o tym rozmawialiśmy, nie chcę się powtarzać. Rosja na razie nie ma się na co rozpaść i wątpię, żeby się rozpadła. Natomiast odepchnięcie Rosji do Azji to powinien być istotnie główny cel strategiczny Polski, tylko musimy go zarówno umieć komunikować, jak i co nie najmniej ważne, musimy dobrać właściwe narzędzie do realizacji tego celu. To nie jest cel prosty i to nie jest cel, który cały Zachód podziela. Tutaj pan Tomek nic nie słyszał o działaniach dyplomatycznych Polski w stosunku do Szwecji i Finlandii. Też uważam, mam nadzieję, że nie wszystko wiemy, ale też uważam, że to jest jedno z najgłębszych zaniechań, że naszymi kluczowymi sojusznikami w tej chwili są Szwecja i Finlandia. Dodałbym do tego Danię jeszcze. I że mówienie o jakiejś Europie Środkowej w kontekście B9 tak zwanego, czyli bukaresztańskiej dziewiątki, jest pozbawione sensu o tyle, że bukaresztańska dziewiątka jest za biedna. Dołożenie Szwecji i Finlandii znacząco zwiększa siłę gospodarczą i siłę militarną, bo te kraje są solidnie uzbrojone tego Europy Środkowej, a interesy krajów skandynawskich są absolutnie tożsame z interesami polskimi, bardziej niż interesy węgierskie na przykład. Poza tym, jak Państwo przyjrzą się wynikom badań z kolei opinii publicznej, to się okazuje, że najbardziej sceptyczna wobec wspierania Ukrainy jest sąsiadująca z Ukrainą Rumunia. To jest dziwne, ale opinia publiczna Rumunii ma największe wątpliwości co do konieczności i potrzeby wspierania Ukrainy. Przynajmniej tak wynika z badań Eurostatu. Więc pełna zgoda z panem Tomkiem, że Szwecja i Finlandia powinny być obiektem bardzo intensywnej współpracy działań dyplomatycznych i jednym z głównych zadań Polski powinno być przełamanie szkodliwego weta węgierskiego, korzystając z dobrych relacji obecnego rządu z Węgrami. Weta czy zaniechań węgierskich, jeśli idzie o przyjmowanie Szwecji i Finlandii do NATO i naciskanie na Turcję, z którą też mamy bardzo dobre relacje, bo musimy problem akcesji Szwecji i Finlandii rozwiązać w ciągu najbliższych 3 miesięcy mniej więcej. Na szczycie w Wilnie Szwedzi i Finowie powinni już zasiadać jako pełnoprawni członkowie NATO. To jest polski interes strategiczny, absolutnie kluczowy, bo pojawienie się tych dwóch krajów w NATO zmienia geopolitykę Morza Bałtyckiego i zmienia strategię natowską. W Wilnie mamy przyjąć nowe plany ewentualnościowe, nową strategię obronną NATO. Tak naprawdę mamy ją dopiąć. Ta strategia, jeżeli nie obejmuje Szwecji i Finlandii, to proszę Państwa, nie obejmuje również obrony połowy polskiego terytorium. Wtedy linia obrony natowskiej jest w istocie wyznaczona na Wiśle. W momencie, kiedy Szwedzi i Finowie są członkami NATO, to NATO broni krajów bałtyckich, nie dopuszczając do ich zajęcia, bo wcześniej
w strategii natowskiej było przecież, to nie jest ujawnianie tajemnic, bo to było rozważane publicznie, wcześniej w strategii natowskiej było przewidziane, że kraje bałtyckie zostaną zajęte przez Rosjan, a potem odwojowane. W momencie, kiedy są Szwedzi i Finowie, to nagle pojawia się możliwość dostarczania wojsk, uzbrojenia również drogą morską. Bałtyk staje się otwartym morzem dla krajów natowskich i w tym momencie można bronić Bałtów i można bronić wschodniej części Polski. Więc jest to nasz parszywy interes i to, że być może, to mam nadzieję, że rząd o to zabiega, tylko się tym nie chwali, ale absolutnie to jest jeden z priorytetów polskiej polityki międzynarodowej. Bo kiedy będą się bili? Cały ten rok i następny, bo końca nie widać, powiada pan Marcin Bączkiewicz, dodając rzecz, która by bardzo Rosjan ucieszyła, uparte te ruskie narody. No ja bym powiedział, że ten upór jest trochę inny w wydaniu ukraińskim, trochę inny w wydaniu rosyjskim. A do kiedy będą się bili? Moja obawa jest taka, że będą się bili wiele lat, przy czym intensywnie będą się bili do jesieni tego roku. Bo myślę, że w jesieni obie strony dostaną już takiej zadyszki, że wojny w tym rozmiarze nie będzie można toczyć. Więc ta wojna przejdzie w konflikt o niskiej intensywności, chyba że ukraińska ofensywa latem okaże się sukcesem. Bo zaraz wrócę, jak zrobiłem sobie przerwę z tymi scenariuszami, żeby nie zgubić Państwa pytań. Zaraz wrócę do tych scenariuszy, bo jeden z tych scenariuszy to jest właśnie scenariusz tego, jak Ukraina, jakie będą efekty, na przykład jak Ukraina odniesie realny sukces. Realny sukces Ukraina nie odniesie na polu walki tylko. Znaczy pole walki jest tu decydujące, oczywiście. Ale jeżeli Ukraińcy odniosą sukces na polu walki, to jest dopiero 1/3 sukcesu. Kluczem do sukcesu są zawsze w wojnie rozwiązania polityczne. A rozwiązanie polityczne to jest tak naprawdę zmiana reżimu w Rosji. To nie musi być zmiana na lepsze wcale, ale to musi być zmiana na reżim, który będzie sobie mógł pozwolić na zakończenie wojny. Jeżeli się to opłaci nowej władzy rosyjskiej, no to wtedy ta wojna rzeczywiście się może skończyć. Jest to jedyny tak naprawdę scenariusz realnego sukcesu Ukrainy. Czyli ograniczone, bo na pełne raczej nie ma szansy, zwycięstwo w polu, połączone z efektem politycznego domina, czyli upadkiem władzy putinowskiej i przyjściem do władzy ludzi. Mówi się o premierze Miszustinie na przykład, przyjdzie do władzy ludzi, którzy będą chcieli wrócić do kooperacji ze światem Zachodu. Oczywiście naszym interesem jest to, żeby ta kooperacja nie szła za daleko. To jest, tu bardzo wiele elementów jest istotnych, ale myślę, że tak 60% scenariusz to jest wieloletni konflikt zamrożony czy obniżonej intensywności, osłabiający Ukrainę, osłabiający Rosję. Jest pytanie, czy osłabiający również nas. Obawiam się, że tak, bo leżymy za blisko tego konfliktu. Wobec tego Polska jest też mniej atrakcyjna, dopóki toczy się wojna, Polska jest mniej atrakcyjna jako obszar inwestycji przemysłowych na przykład, czy jakichkolwiek innych. Ukraina włączona w obieg ekonomiczny i polityczny Zachodu jest dla Polski super biznesem w sensie ekonomicznym, proszę Państwa. Miejmy tego świadomość. Znowu wykłócając się, czy spierając się o wsparcie dla Ukrainy, o członkostwo Ukrainy w Unii, nawet na warunkach trudnych, jednocześnie budujemy naszą prosperity. Bo to nie jest tak. Oczywiście nie ma róży bez kolców. Dlatego, że
naturalnie Ukraina w Unii Europejskiej, oznacza, że Polska bardzo szybko staje się płatnikiem netto. Czyli nie dostajemy tych łatwych pieniędzy z Unii, które dostawaliśmy przez całe lata. Ale z drugiej strony stajemy się głównym krajem tranzytowym i eksportowym w procesie odbudowywania Ukrainy. Oczywiście, o ile tego nie spartaczymy, bo możemy to spartaczyć. To jest jasne, ale odbudowa Ukrainy może być dla Polski gigantyczną szansą. No i oczywiście nie tylko Ukrainy, bo będzie również odbudowa Białorusi, choć nie po takich straszliwych zniszczeniach, jak nastąpiły na Ukrainie. Pan Marcin słusznie mówi o zyskach firm naftowych, ale no, na wojnie wielu zarabia niestety. To jest przykre, no, ale tak to wygląda. Tutaj, co pan sądzi o mojej teorii spiskowej? Jakoś ją pominąłem, panie Eryku, wcześniej. Zaraz, za chwilę jej poszukam, ale postaram się przebiec dalej pytania. USA tylko na tym zarabia, bo jedni zarabiają na surowcach, przy rynek europejski. Owszem, zarabiają na surowcach, to prawda, no ale tak powiem, zdolność zarabiania na wojnie to nie jest, to jest norma. Czy to prawda, że dochodzi do zgrzytów między Petersburgiem a Moskwą? Panie Marcinie, obawiam się, że nasza wiedza na temat realnych pól sporu wewnątrz elit rosyjskich jest niestety bardzo niewielka i nie chciałbym snuć teorii spiskowych, bo to może być to może być trochę bez sensu. Na pewno wewnątrz elity rosyjskiej, to przyznała nawet pani Zacharowa niedawno, toczy się w tej chwili kilka kluczowych sporów, w tym spór o władzę. Ale geografia tych sporów jest, obawiam się, dla większości z nas, być może nie dla wywiadów największych krajów, ale jest trudno czytelna i szkoda tutaj spekulować. Skąd zmiana kierunku Niemiec od blokady dla samolotów lecących z pomocą przed wojną po pozycjonowanie się jako lider NATO? Panie Pawle, na temat Niemiec zaprosiłem Janusza Reitera, który się na tym zna naprawdę dobrze, zaprosiliśmy wspólnie z Piotrem Szczepańskim oczywiście, Marka Prawdę, który również kwestiami niemieckimi się przed lata zajmował i europejskimi, i spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że zmiana zachodząca w Niemczech jest zmianą dużo głębszą niż nam się wydaje. Niemcy były w jakimś stopniu psychologicznie uzależnione od Rosji od paru stuleci. I myślę, że w ciągu ostatniego roku wykonały ogromną pracę, żeby się od tego uzależnienia mentalnego odpiłować. Na pewno Niemcy wyszły z uzależnienia od rosyjskiej energii. To jest olbrzymia praca. Wobec tego myślę, że jest to logiczne. Niemcy zmieniają się. Naprawdę tego typu zmiana wymaga czasu i jeszcze raz czasu. Zeitwende nie jest tylko wymysłem propagandowym kanclerza Scholza. To jest zmiana prawdziwa. Jest pytanie, jak szybko ona zachodzi, a z drugiej strony, jak mocne są, bo są, wpływy lobbystyczne zwolenników Rosji w Niemczech. I ja nie mówię, że zwycięstwa Ukrainy nie widać.
panie Pawle, ja mówię tylko, że musimy jako państwo przygotowywać się na każdy z możliwych scenariuszy, a mam obawę, że polskie władze przygotowują się wyłącznie na nie najbardziej prawdopodobny scenariusz pełnego zwycięstwa Ukrainy. Byłoby to super, powinniśmy na to stawiać, natomiast musimy mieć scenariusze B, C i D. Tylko tyle. A dlatego mówię o tych wątpliwościach. Trzeba chcieć i umieć uratować własnych obywateli, a nie tłumaczyć, ilu ich musi zginąć. Mówiąc szczerze, nie wiem a propos czego jest to przez panią, pana Szeherezadę z Arabii powiedziane. Jeżeli będę mógł prosić o doprecyzowanie tego, byłbym wdzięczny. Profesor Rotfeld wykazał, że wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła z rosyjskich powodów wewnętrznych. W dużym stopniu tak, ale rosyjskich powodów wewnętrznych, rozumianych trochę jako realizacja rosyjskiej wizji imperialnej. To nie jest. To są rosyjskie powody wewnętrzne, ściśle powiązane z polityką zagraniczną Rosji. Pan Adam powiada, że wojna się skończy w tym roku. No to jest to nie tyle wojna, tylko wojna o bardzo intensywnym wymiarze. Prawdopodobnie tak. To jest możliwe. Mamy tutaj doprecyzowanie pana Eryka o teorii spiskowej. Schorowany Biden nowym prezydentem w styczniu 2020, w oczach Rosji jest słabym przywódcą. Rozmowy w Genewie w czerwcu nie dają rezultatu. Putin żąda za dużo. Punkt pierwszy, tak, Rosjanie zlekceważyli Bidena, to jest prawda. I rozmowy genewskie nie dały rezultatu i rzeczywiście nawet nie tyle za sojusz przeciwko Chinom, bo tutaj rozmowy bardziej chyba w genewskie dotyczyły spraw europejskich i tu z kolei Amerykanie zarysowali czerwone linie, które Rosjanom się nie podobały. To nie jest teoria spiskowa, no to są informacje, które właściwie były informacjami już publicznymi. Tutaj pan Grzegorz, Ukraina, wojna trwa już rok, a Ukraina oprócz polskich czołgów w ilości ponad 300 dostała kilka leopardów. Panie Grzegorzu, Ukraina dostała w sumie 700 czołgów prawie, z Polski rzeczywiście około 300 i to dość dobrych, ale dostała czołgi z wielu krajów postsowieckich i rzeczywiście dostała na razie kilka leopardów, ale te leopardy już jadą i w ciągu dosłownie najbliższych kilku dni, na przykład 28 leopardów z Niemiec będzie już w Ukrainie. No generalnie wydaje się, że do lata Ukraina będzie mogła sformować przynajmniej jedną brygadę pancerną, jak nie więcej, ze sprzętu, który dostanie tego najnowszego, czyli leopardów dwójek i brytyjskich Challengerów. Tak to mniej więcej wygląda, a być może będzie wyglądało nawet trochę lepiej, bo chyba tutaj to przekonanie, że trzeba dozbroić Ukrainę bardziej jest oczywiste. Pan Cecil Stidman. Zgadzam się, że Azja będzie nowym centrum świata. Skąd Rosjanie mają pewność, że nie będą tam trzecioligowym graczem? Trzecioligowym nie będą ze względu na rozmiar i na uzbrojenie. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że będą graczem znaczącym, natomiast myślę, że Rosjanie nie doceniają Chin, tutaj zgoda. Tu jeszcze dalszy ciąg tej teorii pana Eryka, że USA ucieka z Afganistanu, jest to udawana słabość. Nie.
Amerykanie spartaczyli operację wyjścia z Afganistanu, natomiast całe szczęście, że z niego wyszli, ponieważ Afganistan właściwie topił amerykańską aktywność, pochłaniał gigantyczne ilości pieniędzy, a jak rezultat pokazał, właściwie te lata ogromnego wysiłku poszły kompletnie na marne. No, nie można uszczęśliwiać Afgańczyków wbrew nim samym, a ewidentnie tak to wyglądało. No z tym okrojeniem Moskwy, tu pan YX wylicza te różne kraje, które się oderwą. Część się może oderwać, część nie. Wątpię, zwracam uwagę, że ci, którzy mogą się realnie oderwać, to są albo kraje Północnego Kaukazu, dość marginalne ze względów strategicznych nawet, albo kraje, które, czy republiki, które są albo nieduże. Właściwie wszystkie są nieduże, bo Tatarstan jest maleńki, Baszkiria jest też niewielka, Jakucja jest ogromna terytorialnie, ale niecały milion mieszkańców, więc i wszystkie te trzy ostatnie wymienione przeze mnie republiki, pamiętajmy, że są otoczone przez terytoria rosyjskie. Więc znajdą się w sytuacji, nie wiem, no, takiej Botswany, która jest otoczona przez terytoria Republiki Południowej Afryki. To nie jest wygodna sytuacja, zwłaszcza jeżeli się wychodzi z jakiegoś wcześniejszego układu. Tak sobie pomyślałem, jak gdyby Ukraina zabezpieczyć broń nuklearną. No nie, to byłaby to światowa wojna atomowa prawdopodobnie wtedy. Nie wydaje mi się. Tu jeszcze wraca kwestia tego Afganistanu. Ja przypomnę, bo też już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że w opinii rosyjskiej decyzja o wyjściu z Afganistanu, w opinii rosyjskich ekspertów, decyzja Amerykanów o wyjściu z Afganistanu miała być sygnałem, że Stany Zjednoczone wycofują się z lądowej części kontynentu eurazjatyckiego. I wtedy Rosjanie z kręgu doradczego Putina zresztą pisali, że konkretnie to był Timofiej Bardaczow, pisali, że ostatnią kotwicą, która trzyma Amerykanów w Eurazji, jest Ukraina i należy oczywiście skończyć z tą fikcją pseudopaństwa ukraińskiego i wtedy już nic Amerykanów nie będzie tutaj trzymało. Taka była teoria rosyjska rozsnuwana w roku 2021, która być może na decyzję o wojnie wpłynęła. To jest ważne pytanie pana Andrzeja, czy w przypadku zamrożenia konfliktu państwa zachodnie zdecydują się na odbudowę Ukrainy, czy też ocenią, że jest to zbyt duże ryzyko? Państwa się zdecydują, tylko środki państwowe nie odbudują Ukrainy. Na Ukrainę musi wejść w sposób wspierany przez państwa zachodnie, musi wejść prywatny biznes. Jeżeli wejdzie ten prywatny biznes, to Ukraina stoi przed nieprawdopodobną szansą odbudowy i modernizacji jednocześnie. To jest szansa dla Ukrainy, tak jak odbudowywano Japonię, tak jak odbudowywano Koreę i tak dalej. Ale wymaga to prywatnej inicjatywy, ponieważ środki państwowe i publiczne mogą tylko pobudzić i tak bardzo dużą i bardzo szkodliwą korupcję na Ukrainie. Więc to nie jest kwestia, czy państwa się zdecydują. To jest kwestia, czy poziom ryzyka będzie na tyle niski, a poziom ryzyka będzie niski wtedy, jeżeli będą realne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Czyli Ukraina, którą przyjmujemy do NATO, albo Ukraina, która ma twarde, nie
byle jak deklarować, tylko twarde gwarancje bezpieczeństwa głównych krajów Zachodu, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski. Wtedy biznes może uznać, że warto zaryzykować. Jeżeli nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, to nie zaryzykuje i cała odbudowa może być mało efektywna. Jeszcze jesteśmy atrakcyjni, bo czekają na nasze F-16. To jak rozumiem, jest rozmowa o tym, czy jesteśmy atrakcyjni jako przekaźnik sprzętu. Naszych F-16 jest niewiele. I F-16 akurat nie oddamy, bo są to jedyne realne, jeszcze realnie latające samoloty. W Polsce mamy ich o wiele za mało. Pan Marcin powiada, że oddamy wszystko. Nie, nie oddamy wszystkiego. Na razie oddaliśmy głównie sprzęt przestarzały, z wyjątkiem krabów. Ale rzeczywiście oddaliśmy praktycznie, nie tylko my zresztą, duża część krajów zachodnich, wszystko co mamy, już dalej, oddając dalej, wystawiamy się na duże ryzyko, więc mamy niewielkie możliwości dalej. Reagan wystawiłby, powiada pan YX, rakiety z głowicami atomowymi. Jak państwo pamiętają, na samym początku konfliktu, kiedy była mowa o tym, jak zareagować, ja sugerowałem, jestem nadal tego zdania, że powinniśmy my jako NATO, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, rozmieścić broń średniego zasięgu na terytorium krajów bałtyckich, Polski, po to, żeby Rosja poczuła realne zagrożenie, że jej straszenie bronią atomową może się spotkać z adekwatną odpowiedzią świata zachodniego. Na razie się na to nie zdecydowaliśmy. Myślę, że tego typu działania mogą być, nie muszą, to nie jest bardzo prawdopodobne, ale mogą być rozważane dopiero po zakończeniu wojny, bo jak powiadam, prawdopodobnie ta wojna zakończy się bardzo kulawym pokojem. Poziom zagrożenia wznowieniem konfliktu będzie wysoki. Wobec tego dozbrojenie Ukrainy i bardzo wyraźne dociążenie wschodniej flanki NATO będzie czymś absolutnie, absolutnie kluczowym. I warto o tej idei rzeczywiście pomyśleć. Pan Cecil Steedman zadaje pytanie, jak stoi nasz przemysł zbrojeniowy. Według mojej wiedzy, ja nie jestem tutaj specjalistą, on nie stoi, on leży po prostu. Przez lata niestety zajmowaliśmy się głównie wymianą prezesów i zarządów, a nie rozwijaniem zbrojeniówki. Ja powtarzam tak jak mantrę, że jakoś, to już kiedyś zostałem, zresztą jakoś tak trochę skontrowany przez kogoś z państwa, dlaczego nie mówimy o naszych rosomakach, dlaczego nie mówimy o naszych krabach, dlaczego nie mówimy o innych produktach polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ostatnio przeczytałem w Onecie, nie sprawdzałem tego, że karabinki Grot, które są dumą zakładów w Radomiu, na Ukrainie zacinają się mniej więcej po 9 strzałach. A dostarczyliśmy ich na Ukrainę sporo, bo są za delikatne na realne warunki bojowe. Więc mówiąc najkrócej, nasz przemysł zbrojeniowy leży. Najlepsze produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego są produkty tak naprawdę licencyjne, będące w dużej części składakami. Pamiętajmy, że Rosomak to jest licencja fińska Patrii. Pamiętajmy, że Krab to jest de facto armatochaubica koreańska, gdzie też musimy dostawać zgody na sprzedaż. Pociski w MESCO są w dużej części, nie wszystkie, ale w dużej części są produkowane z kolei na podzespołach izraelskich i amerykańskich. Więc z tego
przemysł zbrojeniowy w Polsce to jest prywatne WB Electronics, które produkuje przyzwoite drony, przyzwoitą amunicję krążącą, parę innych rzeczy. No niestety tak to wygląda, że jedyna prywatna firma, no jest jeszcze Lubawa, która robi dobre kamizelki kuloodporne, przyzwoite hełmy i ważną rzecz, bo robią takie te maskujące, nadmuchiwane czołgi, które są istotnym elementem pola walki, no bo powodują, że przeciwnik marnuje amunicję na strzelanie do nadmuchiwanych produktów. Ale i tyle. No to są dwie prywatne firmy w Polsce. Jakieś jeszcze drobne produkcje optyczne i tak dalej. Natomiast możliwości produkcji ciężkiego sprzętu są niezwykle ograniczone. Jak mówię, Polska Grupa Zbrojeniowa została ciągłymi zmianami personalnymi, zmianami decyzji, całą polityką pana Macierewicza i tak dalej, doprowadzona na granicę upadku. No, każdy w tej chwili przecież zbrojeniówka powinna co drugi dzień otwierać szampana, wojna na granicach, to rozbudowywać zakłady, szukać ludzi po całym świecie do roboty. Nie widać tego, no, nie wiem dlaczego. Nie czas produkować pralki, lodówki, telewizory, no YX, tak, no to jest być może bez przesady, ale rzeczywiście to jest to pytanie, które jest fundamentalne dla całego Zachodu. Czy jesteśmy gotowi, żeby przejść na produkcję, półwojenną przynajmniej. Cały czas tego nie robimy niestety. Pan Grzegorz powiada, że jak Chiny zaczną dozbrajać Rosję, to będzie po Ukrainie. Może nie aż tak, a dla Chińczyków byłoby to śmiertelne ryzyko. Pamiętajcie państwo, że wbrew pozorom Chiny również technologicznie zależą od Zachodu. Nie są krajem wcale tak przodującym technologicznie, jak chcą się przedstawiać, albo tego nie wiemy, bo nasza wiedza o Chinach jest bardzo ograniczona, ale nie wydaje się, żeby Chińczycy byli gotowi do pełnowymiarowego dozbrajania Rosji. Między innymi dlatego, że wtedy oznaczałoby to, że oni wpadają w podobny reżim sankcyjny jak Rosja, a wydaje się, że to dla Chin nie jest opcja do przyjęcia, że Chińczycy być może byliby w stanie podjąć takie ryzyko, tocząc wojnę o Tajwan, ale w żadnym innym wypadku. Tutaj oczywiście jest jak zwykle pojawia nam się kwestia Donalda Trumpa. Ja nie chciałbym oceniać Trumpa, czy jakby Trump był, to by wojny nie było, ponieważ polityka rosyjska Trumpa nie była zbyt mądra. Trump obiecywał, że w ogóle sprawę Korei to załatwi 15 minut z Kimem. No, jak oglądamy kolejne wystrzeliwane przez Koreańczyków z północy rakiety, to jakoś jest to mało, to sukcesów tutaj też za dużych nie odniósł. Wydaje mi się, że Donald Trump nie potrafił zrobić tego, co udało się Bidenowi, czyli nie potrafiłby skonsolidować Zachodu. Więc nie podzielam entuzjazmu wobec Donalda Trumpa, szczególnie w wymiarze międzynarodowym. Wielu moich przyjaciół amerykańskich twierdzi, że w polityce wewnętrznej Trump był dobrym prezydentem. Tego nie jestem w stanie ocenić. Wiem, że zrobił wszystko, żeby dramatycznie osłabić spoistość Zachodu. A okazało się, że Stany Zjednoczone same sobie nie poradzą. A obecne deklaracje Trumpa publiczne są deklaracjami skandalicznymi, są deklaracją w gruncie rzeczy powrotu do pełnego izolacjonizmu, takiego jak głosił ruch skądinąd nazywający się America First przed II wojną światową. No, to był zresztą izolacjonizm, proszę państwa, bardzo szczególny, bo
jeden z moich przyjaciół z Armenii zwrócił mi uwagę na coś, co spróbuję bardzo krótko Państwu przypomnieć. Otóż pisałem o tym na swoim Facebooku, w razie czego to też jest tam do przeczytania. W zaledwie 10 lat, w latach 1930-1940, Amerykanie stworzyli de facto przemysł chemiczny, lotniczy, elektryczny, naftowy, metalowy i inny w Związku Sowieckim. Największe w Europie fabryki produkujące samochody, ciągniki, silniki lotnicze. Na przykład słynna fabryka ciągników w Stalingradzie została w całości zbudowana w Stanach, przetransportowana na 100 statkach i zmontowana w Związku Sowieckim. Dniprogres został zbudowany przez amerykańską firmę Cooper Engineering i tak dalej, i tak dalej. Cała architektura przemysłowa Związku Sowieckiego była autorstwa Alberta Kana, twórcy przemysłu w Detroit. Do Związku Sowieckiego przybyło około 200 tysięcy amerykańskich inżynierów i techników i, a to bardzo skracam, zasileni milionową armią więźniów gułagu zbudowali de facto rosyjski przemysł. Amerykańscy profesorowie przeszkolili 300 tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, czyli cały personel przemysłu sowieckiego na długie lata. Tym samym materialną bazę socjalizmu stworzyli amerykańscy kapitaliści i rosyjscy więźniowie gułagu. Tekst oczywiście mocno publicystyczny, ale pokazujący na to, jak wyglądał amerykański izolacjonizm przed II wojną światową w praktyce. Dodajmy, że Amerykanie również zbudowali w ogromnym stopniu potęgę przemysłową Chin obecnych, więc można powiedzieć, że Stany Zjednoczone z lubością hodują sobie wrogów. Oczywiście przyjaciół też, no bo mieliśmy plan Marshalla i tak dalej. Więc myślę, że pomysł Trumpa na właśnie w istocie tego typu politykę, bo to jest polityka amerykańskiego izolacjonizmu, tego klasycznego, jest pomysłem, który dla nas jest dramatycznie niebezpieczny. No i tyle. Czy to prawda, że obecność polskiego oddziału, no to nie tylko obecność polskiego, no są te grupy ochotnicze. Putin mówi nieustannie o obecności NATO i Putin mówi cały czas, że prowadzi wojnę z NATO. Pan Adam Kluska mówi to, co mówią dokładnie przemysłowcy, między innymi niemieccy, żądający gwarancji wieloletnich zamówień na uzbrojenie i wtedy oczywiście przestawią się na ten tryb półwojenny. Myślę, że politycznie warto by w to zainwestować. Pan Michał Potocki nie lubi Ukraińców i powiada, żeby mieli F-16, gdyby kupili, nikt by im nie sprzedał wtedy. To po pierwsze, a druga część jest prawdą, że Ukraińcy rozsprzedawali własny sprzęt wojskowy. Przypominam, że najlepsze czołgi świata postsowieckiego, czyli T-80, w liczbie ponad 300 zostały przez Ukrainę sprzedane do Indii na przykład. Więc coś w tym jest oczywiście, no ale te ogromne zasoby broni były jednym z zasobów, które miały kraje postsowieckie w momencie, kiedy zaczynały odbudowywać gospodarkę. Noe pyta, jak można przejąć składy amunicji w Naddniestrze? Ja myślę, że ogromna część tej amunicji jest przeterminowana. Sądzę, że rzeczywiście wszyscy kombinują, jak do tych magazynów się dostać, bo rzeczywiście w tej chwili głównie zaczyna amunicji brakować, po obu stronach zresztą. No, jakby NATO zaatakowało Naddniestrze, to myślę, że to by była znowu bardzo prawdopodobna opcja eskalacji wojny. Na razie nie chcemy,
żeby nasze terytorium ostrzeliwano kalibrami albo czymś gorszym, więc warto tu się do takiej perspektywy odnosić z pewną ostrożnością. Ja myślę, że Naddniestrze, jeżeli Rosjanie w sposób umiarkowany przegrają tę wojnę, albo całkowicie ją przegrają, co daj Boże, to Naddniestrze niczym dojrzałe jabłko i tak spadnie do mołdawskiego koszyka. Jeśli nie, to z kolei będzie to zawsze jakaś tam forma zagrożenia. To musi być w wypadku Naddniestrza czy tego typu w ogóle enklaw, bo te konflikty zamrożone Rosjanie wyprodukowali w różnych miejscach, to musi być decyzja lokalnych społeczności, które cały czas popierają Rosjan, bo im się to na jakiś sposób opłaca. No jeżeli im się przestanie opłacać, to przestaną popierać i tyle. No, tutaj nic więcej wymyślić nie można. Szeherezada z Arabii, kto finansował naszą odbudowę po II wojnie światowej? Myśmy finansowali sami. Ogromnym kosztem społecznym. W jakiej sytuacji gospodarczej jest Rosja? Złej. Nie jest w dobrej. Jest w złej sytuacji gospodarczej. Rosja słabnie ekonomicznie bardzo, bardziej niż wskazywałyby na to wskaźniki, nawet jeżeli one są podkolorowywane. I Rosja przede wszystkim słabnie technologicznie. Znowu powtarzam się, bo ja uważam, że to, co powinien Zachód zrobić i w odniesieniu do Rosji, w odniesieniu do Chin, to jest odnowienie, odbudowanie tak zwanego COCOM-u. COCOM to był, jak Państwo wiecie, specjalny komitet międzynarodowy, który zatwierdzał eksport zaawansowanych technologii do państw bloku komunistycznego i nie dopuszczał do tego, żeby najnowocześniejsze technologie do tych krajów płynęły. I uważam, że powinniśmy zrobić to samo, bo jedną z naszych przewag jest przewaga wyraźna, cały czas przewaga technologiczna nad resztą świata. Jeżeli traktujemy Zachód jako ten szerszy Zachód, czyli Zachód plus Japonię, plus Australię, plus Kanadę, plus Koreę Południową, czyli świat demokratyczny, nazwijmy to w ten sposób. Człowiek Xboxa mówi, że Ukraina jest trupem demograficznym i ekonomicznym, co tu ratować. No jeszcze nie jest trupem demograficznym i ekonomicznym, jest bardzo osłabiona, ale Ukraina ma ogromny potencjał odbudowy. Przypomnijmy, że na przykład spośród kobiet ukraińskich, które uciekły, czyli ogromnej większości emigrantów ukraińskich, ponad połowa mają wyższe wykształcenie. To jest potencjał demograficzny, potencjał ludzki, który w momencie, kiedy zostanie właściwie zmobilizowany i wykorzystany, będzie czynnikiem szybkiej, sprawnej odbudowy. Myślę, że to nie jest tak, że chodzi tylko o bufor i Ukraina nie istnieje. Ukraina jest w tej chwili państwem zależnym, to jest prawda. Ukraina jest uzależniona od Zachodu, ale Ukraina cały czas ma ogromny potencjał, ogromne możliwości, kluczowe położenie geograficzne i w momencie, kiedy zacznie się odbudowywać, to będzie bardzo wartościowym partnerem. Szczególnie dla nas zresztą, jeżeli potrafimy to wykorzystać, bo jeżeli nie potrafimy tego wykorzystać i będziemy mieli Ukrainę sobie niechętną, a tego mimo obecnych ogromnych sympatii społeczeństwa ukraińskiego do Polski w średnioterminowej perspektywie wykluczyć nie można, no to będziemy wtedy przegrani, ale to od tego jest uzależnione. Tak naprawdę to jest uzależnione od tego, na ile potrafimy prowadzić sprawną politykę. Więc sądzę, że mamy szansę.
Pani Jolanta powiada, że Ukraina będzie podzielona. No, to jest marzenie Rosjan. Miejmy nadzieję, że się nie spełni. A pan Sessi znowu, dlaczego Unia nie inwestuje w masową produkcję chipów i nowych technologii? Mam wrażenie, że Unia się pomału budzi i zaczyna dochodzić do wniosku, że warto w to inwestować. No, to jest generalnie kłopot Europy, która, jakbym szukał porównania w historii, to bym porównywał Europę, czy Unię Europejską pierwszych dekad XXI wieku do, ja wiem, Hiszpanii schyłkowego okresu kolonialnego, kiedy to Hiszpanom się nic nie chciało robić, przywozili srebro i złoto z kolonii i właściwie z tego żyli, cała Hiszpania ekonomicznie, społecznie i politycznie ostatecznie potwornie podupadła. Europa zaczęła podupadać. Po pierwsze pandemia i zerwanie łańcuchów dostaw, a potem jeszcze wojna. Miejmy nadzieję, że nas przebudziły. Miejmy nadzieję, bo to przebudzenie się zaczyna. To jest pomału Europa ma świadomość, że jest potrzebna reindustrializacja, przekształcenie łańcuchów dostaw. Niemcy mają świadomość, że są nadmiernie uzależnieni od Chin i być może też od tego pomału będą odchodzić. No, to jest, to są długie procesy, procesy społeczne. Nie tylko najłatwiej jest zbudować fabrykę. Najtrudniej jest przebudować mentalność i sposób myślenia ludzi. A myśmy przywykli do nieprawdopodobnego komfortu. Nieprawdopodobnego to jest przecież nigdy w historii tak gigantycznego dobrobytu, jak w Europie współczesnej nie było. To jest zupełnie niebywałe doświadczenie i ten dobrobyt nas uśpił. Bo ten dobrobyt hiszpański XV-XVI wieku oparty na XVI-XVII właściwie oparty na imporcie, na masowym przywozie kruszców i ich dystrybuowaniu dotyczył wąskich elit. To jest zupełnie inna historia, ale równie rozleniwiająca intelektualnie. Europa była uśpiona i rozleniwiona. Miejmy nadzieję, że została obudzona wcześniej niż przekroczyła Rubikon niemożności zreformowania się. No tak, to krytyka ONZ-u i tak dalej, to może niekoniecznie. Najlepsze silniki rakietowe to jednak robią Rosjanie. No jest to pewne odkrycie. Wydaje mi się, że jednak nie. Wydaje mi się, że silniki rakietowe właśnie robili bardzo dobre Ukraińcy. Zwracam uwagę, że to nie tylko rakietowe. Zwracam uwagę, że tureckie Bayraktary też latały na ukraińskich silnikach, bo Turcy ich nie potrafili wyprodukować, Ukraińcy potrafili. Tu jest ważne pytanie. Jak zostanie zawarty rozejm, wszyscy zaczną przygotowywać się do kolejnego etapu wojny, to czy Chiny wspomogą w odbudowie armii i gospodarki Rosji? Myślę, że Chińczycy mają zupełnie inny pomysł. Mianowicie taki, żeby włączyć się w odbudowę Ukrainy. I to zadeklarowali nawet w tym swoim planie pokojowym, bo Chińczycy mają do Rosjan zaufanie ograniczone, więc chętnie by Rosję okrążyły. Wizyta Łukaszenki w Pekinie wyraźnie na to wskazuje. Na to wskazują również elementy współpracy Chin, znaczy to, jak współpraca Chin z Rosją również odkłada się na relacje Chin na przykład z krajami Azji Środkowej. Chińczycy, obiecując Rosjanom różne rzeczy, uzyskują równocześnie zgodę na swoje strategiczne inwestycje w Azji Środkowej,
takie jak choćby budowa kolei łączących Chiny przez Kirgistan z Uzbekistanem, przeciwko której to kolei Rosjanie przez lata protestowali, ale musieli się na nią zgodzić. Chiny prowadzą politykę dużo bardziej zniuansowaną. To nie jest tak, że oni są całkowicie uzależnieni od sojuszu z Rosjanami. Chińczycy grają na wielu fortepianach i to jest bardzo niebezpieczna, ale jednocześnie dość inteligentnie prowadzona polityka. Tutaj pytanie ważne i pytanie, do którego pewnie będę chciał wracać jeszcze przy naszych następnych spotkaniach, bo my za mało rozmawiamy o Białorusi. Jak powinno zachować się państwo polskie w obliczu wkroczenia Legionu Kalinowskiego i lub sił zbrojnych Cichanowskiej i Łatuszki na Białoruś? Zakładam uprzednie zawieszenie broni rosyjsko-ukraińskiej. No to właśnie kwestia Legionu Kalinowskiego lub siły zbrojne demokratycznej Białorusi, tej z Zachodu, tu akurat nie mają sił zbrojnych. Myślę, że jednym z głównych zadań polskiej dyplomacji musi być próba wsparcia takiego działania, jednocześnie oczywiście nie wsparcia militarnego, bo to jest znowu potworne ryzyko eskalacyjne. Ja nie wierzę, żeby Rosja upadła całkowicie po prostu, więc nawet ponosząc porażkę, Rosjanie zachowają możliwości interwencyjne na Białorusi i trzeba białoruskie ruchy demokratyczne i niepodległościowe jak najmocniej wspierać. Czym się da, łącznie z bronią. Natomiast oczywiście nie moglibyśmy sobie pozwolić chyba na fizyczne uczestnictwo w takim konflikcie, bo jak rozumiem, to jest gdzieś pod stołem tego pytania, czy w podtekście tego pytania zawarte. Nie wiem, kto się będzie domagał autostrady eksterytorialnej do RFN. Rozumiem, że Ukraińcy prawdopodobnie. Jak spartaczymy politykę, to w sensie metaforycznym może się tak zdarzyć, ale musielibyśmy rzeczywiście tę politykę strasznie, strasznie spartaczyć. No, dlaczego UE nie buduje kolei dużej prędkości od stolicy do stolicy? No bo UE właśnie jest konfederacją, a nie federacją. Wobec tego przeróżne tego typu decyzje zapadają wewnątrz krajów i dlatego kraje sobie każdy buduje, każdy sobie rzepkę skrobie. Miejmy nadzieję, że właśnie te projekty infrastrukturalne uda się rozwinąć. Powinniśmy to zrobić, więc nie buduje dlatego, że Unia nie jest federacją, że Unia nie ma kompetencji w tego typu działaniach i tyle. Tutaj, jakie są nasze silne gospodarcze strony, które pozwolą nam zarobić na odbudowie i nie pozwolą, by nas Zachód wyparł, pyta Matrix. To nie jest pytanie, żeby nas Zachód wyparł. My powinniśmy z Zachodem współpracować. Mamy dwie przewagi, właściwie trzy nawet, czy trzy atuty może w odbudowie. Nie mamy jednego, nie mamy kapitału. Wobec tego musimy się w części przynajmniej zająć obsługą pieniędzy zachodnich. To, co możemy zrobić, to jest wesprzeć średni i mały biznes w wejściu na Ukrainę, ponieważ nasz średni i mały biznes ma dwie przewagi. Po pierwsze, rozumie realia tamtejsze, łącznie z językiem. Po drugie, bardzo często zatrudnia pracowników z Ukrainy. Wobec tego ma jakby od razu trampolinę, żeby na Ukrainę wychodzić.
Ukrainy nie zdobędzie Orlen, zapomnijmy o tym. Ukrainę może zdobyć polski średni i mały biznes, bo przy całej panu Obajtkowym zadęciu nie mamy firm, które mogą skalą konkurować z największymi firmami francuskimi, niemieckimi, brytyjskimi czy włoskimi. Wobec tego w tej grze wielkich oni są nie do przeskoczenia. Oni mają pieniądze, których my nie mamy, organizację, know-how, wiele innych rzeczy. Natomiast my możemy w skali masowej, pamiętajmy, że duża część polskiej gospodarki to jest średni i mały biznes. W skali masowej możemy wejść właśnie tym średnim i małym biznesem, jeżeli państwo potrafi go wesprzeć mądrze, nie dosypywaniem cashu, tylko stworzeniem systemu ubezpieczeniowego, stworzeniem systemu gwarancji eksportowych i gwarancji inwestycyjnych. To wszystko powinniśmy mieć już przygotowane w biurkach na moment, kiedy otworzy się możliwość wejścia na Ukrainę. Tym możemy wygrać. Możemy wygrać znajomością języka i Ukraińcami, którzy u nas pracują i którzy mogą być przewodnikami polskich firm na miejscu, i możemy wygrać obsługując w roli hubu wymianę handlową i współpracę Ukrainy, na tym zarabiać. Bo tak czy inaczej komunikacja z Ukrainą w ogromnej części będzie szła przez Polskę. Wobec tego też powinniśmy się do tego przygotować. Ja na przykład koleje polskie powinny już w tej chwili pracować, czy nasze fabryki wagonów powinny pracować nad przygotowaniem sprzętu dla kolei ukraińskich i wsparcia ich w procesie przechodzenia na ruch normalnotorowy. Jeżeli Ukraina ma być bezpieczna, musi zrezygnować z rosyjskiego rozmiaru torów. Nie tylko dlatego, że będzie się łatwiej handlowała z Zachodem, ale dlatego, że w momencie zmiany modelu kolejowego Rosjanom nie będzie tak łatwo wjechać na Ukrainę, prawda? Więc powinniśmy to zrobić. Czy ten dobrobyt kiedyś wróci? Bo rozumiem, że jest mowa o dobrobycie, którym myśmy jako świat zachodni żyli. Mam nadzieję, ale to jest bardziej nadzieja niż realizm. Czy jest szansa, że człowiek pokroju Nawalnego będzie prezydentem Federacji Rosyjskiej w tej dekadzie? Tak jest. Według mnie jest. I łącznie z tym, co pan Richard B. napisał, Nawalny poparł zajęcie Krymu. Ja uważam, że Władimir Putin jest dla Polski darem od losu tak naprawdę. Oczywiście z mnóstwem zagrożeń, ale paradoksalnie, no to Putin swoją polityką, taką skrajnie agresywną, w gruncie rzeczy doprowadził do sytuacji podobnej, jak doprowadziła rewolucja bolszewicka. Piłsudski nie poparł Deniki naprzeciwko bolszewikom, dlatego że wiedział, że Rosja biała, w cudzysłowie cywilizowana, znana Zachodowi, będzie dla Zachodu zawsze dużo bardziej atrakcyjna niż Polska, że zawsze przeważy Polskę. Otóż to, co robi Władimir Putin, doprowadziło do tego, że Rosja jest traktowana w kategorii zagrożenia, a nie szansy. Co w oczywisty sposób podnosi znaczenie Polski. Gdyby w Rosji rządził Nawalny, to byłby oczywiście dopieszczany przez Zachód. Wszyscy byliby przekonywani, że należy z taką dobrą, demokratyczną, wspaniałą Rosją współpracować, a nie się z nią spierać o jakiś głupi Krym i tak dalej. Więc jest szansa. Nawalny przecież między innymi dlatego siedzi w łagrze, że Putin sobie zdaje sprawę, że jest frakcja wewnątrz FSB, która stawiała na Nawalnego jako na jego następcę. Tylko że to jest, no mówię,
w sumie groźniejsze dla Polski. Rosja demokratyczna tak naprawdę wciąż jest marzeniem. Może być Rosja ze sztafarzem demokratycznym, no bo Rosja Katarzyny II nie była, nie była nieporównywalnie mniej wolnym krajem niż dowolny kraj ówczesnego świata zachodniego. Była postrzegana oczywiście jako taki sam, a nawet lepszy, bo Katarzyna potrafiła sobie stworzyć dobry PR. No więc Rosja z tego typu władzą jest dla nas najgroźniejsza, najbardziej niebezpieczna. Przy oczywiście całym szacunku dla osobistego bohaterstwa Nawalnego i jego osobistej przyzwoitości. Bardzo słuszna uwaga pani Jowity, że Zachód wypiera Polskę, to jest Zachód też chce do Zachodu właśnie. Zachód, to jest głupkowate, przepraszam, porównanie, że Zachód nas wyprze. Nie. Odbudowa Ukrainy, spór z Rosją, to są tak duże zadania, że może je zrealizować Zachód jako całość. Zresztą to jest w ogóle problem Europy. Europa składa się z państw zbyt małych, łącznie z Niemcami, żeby odgrywać rolę mocarstw. Europa jako cała jest supermocarstwem w skali globalnej. Europa podzielona jest polem gry mocarstw zewnętrznych. To jest dość oczywiste, wobec tego rzeczywiście tutaj to jest tak jak w naszym języku politycznym, że Unia nam coś zrobiła. No my jesteśmy Unią. Także my jesteśmy z Zachodem i powinniśmy oczywiście z bycia tym Zachodem i ze współpracy albo życzliwej rywalizacji z partnerami wyciągać jak najwięcej korzyści. Pan Roman stwierdza, że dobrobyt jest cały czas. Jest, ale się kończy. Pan Matas, jak wygląda wsparcie Rumunii dla Ukrainy? Trochę jest tego wsparcia, trochę uzbrojenia, amunicji Rumunii przekazują, ale powtórzę, że Rumunia jest według badań tych socjologicznych krajem najmniej entuzjastycznym, jeśli idzie o wspieranie Ukrainy. Czesi protestują, grupy czeskie protestują. Czechy jako całość są dosyć akurat pozytywnie zaangażowane we wspieranie obrony ukraińskiej. Zachodem to może będziemy, jak Rosja się rozpadnie. No nie, no jednak jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy krajem należącym do zachodniej wspólnoty politycznej i tak dalej, i tak dalej. To tutaj skłonny byłbym się spierać, że Zachodem będziemy. Nie, jesteśmy Zachodem, ale Ewan, tak naprawdę to powinniśmy przede wszystkim sami w to uwierzyć, że jesteśmy Zachodem i wyciągnąć z tego wnioski. Pan Paweł Czapski pyta o wezwanie ambasadora Brzezińskiego do MSZ. No, to jest sprawa ściśle wewnętrzna tak naprawdę i mam wrażenie, że jest to po prostu przymiarka do likwidacji TVN-u, a nie wzywanie w jakiejkolwiek sprawie. White Eagle pyta o Białoruś. Społeczeństwo białoruskie, Eban, to jest bardziej skomplikowana sprawa. Społeczeństwo białoruskie jest i prorosyjskie, i prozachodnie. Z analiz skądinąd rosyjskich służb wynikało, że krajem najlepiej przygotowanym do stowarzyszenia z Unią Europejską, to jest analiza sprzed lat plus minus 10, jest Białoruś. Moje wrażenia z bardzo częstych podróży na Białoruś przed laty,
bo już nie ostatnio, było takie, że Białoruś jest mentalnie najbardziej zachodnim krajem spośród tych, które bardziej niż Ukraina, które pozostawały w tym statusie takim krajów współpracujących z tą wspólnotą niepodległych państw nieszczęsnych. A rzeczywiście jest między innymi powód, dla którego tak, a nie inaczej zachowuje się pan Łukaszenka. Białorusini są narodem skrajnie pokojowym. Doświadczenie chyba II wojny światowej w dużej mierze sprawiło, że w myśleniu i mentalności białoruskiej wojna jest złem absolutnym. Dlatego Łukaszenka wije się jak pisko, żeby się nie dołączyć do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Więc myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów białoruskiej rzeczywistości i myślę, że Białoruś zwróci się ku Zachodowi. Natomiast na razie jest po prostu steroryzowana przez dyktatora, który tam rządzi, ze wsparciem rosyjskim. W momencie, kiedy wsparcie rosyjskie zniknie, to dyktator też zniknie. Pan Marcin, Rumuni są mądrzejsi niż Polacy. No, myślę, że to nie jest kwestia mądrości, jest to kwestia po pierwsze realnych możliwości, a po drugie właśnie postaw społecznych. Pan Richard, no ja mam nadzieję i przekonanie, że Amerykanie też do tego dążą, że Szwecja i Finlandia dołączyły do NATO przed lipcem, czyli w pierwszej połowie tego roku. Tak, jest to bardzo prawdopodobne. Dawałbym 75% co najmniej. Człowiek Xboxa, czy Polska kiedykolwiek ma szansę być supermocarstwem Europy? Ja myślę, że to jest trochę nie tak postawione pytanie. Żadne państwo Europy nie ma szansy być supermocarstwem Europy. Europa ma szansę być jednym z kluczowych mocarstw świata. Wobec tego paradoksalnie Polska będzie tym silniejsza, im lepiej będzie potrafiła grać na europejskim wspólnym boisku. Polska osamotniona jest skazana na, no obawiam się, podzielenie prędzej czy później losu Ukrainy. Polska solidnie zakorzeniona w Europie, która potrafi zbudować sobie wpływy wewnątrz Europy, może być krajem bardzo znaczącym. Rozszerzenie Unii Europejskiej na Ukrainę i daj Boże Białoruś i bardzo by wzmocniło naszą pozycję. Generalnie ciężar gatunkowy Europy przesuwa się bardziej na wschód w wyniku tej wojny. Jeżeli potrafimy to sensownie zagospodarować, nie poprzez prężenie mięśni, opowiadanie, że jesteśmy liderami bukareszteńskiej dziewiątki, tylko poprzez realne działanie, poprzez na przykład mądrą politykę infrastrukturalną, to wtedy mamy na to szansę. Pani Joanna straszy nas oczywiście redukcją zakupu ubrań i tak dalej. Czy to jest związane z nadchodzącą wojną z Chinami, deglobalizacją? Znaczy nie, ja myślę, że to tej redukcji spożycia mięsa to oczywiście jest jedno z licznych szaleństw ekologów takich skrajnych. Natomiast ja bym powiedział, że konieczne jest coś innego. Konieczna jest zmiana stylu konsumpcji.
Zmiana stylu konsumpcji, choćby właśnie przez rezygnację z ubrań jednorazówek, przez rezygnację ze śmieciowego jedzenia, czyli poprawa jakości kosztem ilości, bo zaczynamy pomału zjadać własne środowisko i to nie jest dobry pomysł. Myślę, że stąd się bierze, no, ośmieszony trochę i rzeczywiście brzmiący śmiesznie ten cały dyskurs o ten cały dyskurs o tym mięsie i tak dalej. Czy Polska będzie czynnikiem determinizmu w Europie Środkowej? Nie bardzo wiem, co rozumiemy przez pojęcie determinizmu regionalnego, ale Polska może być czynnikiem stabilizującym w Europie Środkowej, czynnikiem zwornikowym. Więc można. Whitingale pyta, czy Rosja pozwoli wypuścić Białoruś z rąk. Nie pozwoli, dopóki nie zostanie skrajnie osłabiona. No, ja to mówiłem moim przyjaciołom na Białorusi, że kochani, czekajcie na nową smutę w Moskwie, wtedy się wyrwiecie. Tu niewiele więcej mamy do dodania. Ja myślę, że rzeczywiście temat Białorusi warto będzie przewentylować, bo jest to temat szalenie istotny. To pytanie właściwie, po której stronie stoi nasz rząd, po swojej własnej, rządowej. Gorzej, że nie zawsze i niestety nie jest to tylko choroba tego rządu, ale wielu rządów w wielu krajach za bardzo stoi po własnej stronie, a nie po stronie długofalowej perspektywy swojego kraju. Pan Stefan o reparacjach. Z tymi reparacjami niemieckimi za II wojnę światową, to ja naprawdę bym dał sobie chwilowo spokój, bo to nie jest dobry pomysł. Reparacje dla Ukrainy to jest sprawa trudna. Ja nie wiem, czy Niemcy tu są najbardziej sceptyczni. Ja sądzę, że rzeczywiście trzeba pomyśleć o tym, jak te środki, choćby które są w tej chwili zamrożone rosyjskie, przeznaczyć na odbudowę Ukrainy, ale trzeba to zrobić w sposób rozsądny, bo ja bym nie chciał, żeby przy okazji konfiskowania dóbr różnych rosyjskich oligarchów wprowadzić jakiś taki neosocjalizm, który pozwoli konfiskować wszystkim wszystko. Więc trzeba będzie określić ramy prawne i Niemcy tego się trochę obawiają, mają w jakimś sensie rację. To jest trudna sprawa. Oczywiście najbardziej niechętni są bankierzy, bo mają kilkaset miliardów kasy zamrożonej, którą mogą obracać i której nikt nie może wyjąć. Sama przyjemność, więc tu niewątpliwie władze państwowe będą musiały zacząć działać, ale na poziomie znowu całej Europy, bo inaczej tam się to rozjedzie. Niemcy tutaj niczego szczególnie nie blokowały. Pan Paweł Czapski pyta, czy to nie oznacza, że powinniśmy pociągnąć całą infrastrukturę drogową, kolejową w stronę Białorusi. Myślę, że powinniśmy po pierwsze dokończyć mądrą, to jest ważne, bo tu nie zawsze jesteśmy mądrzy, budowę infrastruktury transportowej, różnej, elektrycznej, gazowej, naftowej, kolejowej, drogowej, żeby zbudować sensowną oś północ-południe, w której będziemy zwornikiem. Od przylądka północnego do przylądka Matapan, trzeba tu o tym myśleć, czy do Stambułu. I zbudaj to w sposób przemyślany, a Polska będzie wtedy głównym skrzyżowaniem dróg i na tym będzie korzystała, czy zarabiała, no pewnie też. Więc oczywiście właśnie trzeba pomyśleć o włączeniu do tego systemu Białorusi i Ukrainy, bo na przykład nasze pomysły Via Carpatia były pomysłami, które w dużej mierze eliminowały te dwa kraje. Gdybyśmy
w realiach sprzed wojny, bo w tej chwili mamy nowe realia, w realiach sprzed wojny, gdybyśmy my zbudowali Via Carpatia, to robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, unieważniamy port w Odessie, no bo łączymy, najogólniej mówiąc, to miała być droga, która łączy Konstancę w Rumunii, przez Polskę, przez Węgry, Słowację, Polskę z Kłajpedą na Litwie, tak? Czyli po co jest port w Odessie? Zdaje się regionalnym portem ukraińskim, niczym więcej. Nie, wyłączamy go z głównych potoków transportowych, podobnie jak wyłączamy terytorium Ukrainy i Białorusi, która jest naturalnym obszarem tych połączeń. Trzeba by myśleć o tym również w takich kategoriach, żeby włączyć te kraje w momencie, kiedy się przyłączą do nas. No bo po prostu projektując pewną wizję infrastrukturalną, musimy projektować ją znowu, biorąc pod uwagę kilka wariantów. Niekoniecznie to robiliśmy. Oczywiście w stronę Białorusi mamy właściwie pociągniętą tę infrastrukturę, to wymaga niewielkich modyfikacji. Mamy możliwość przyłączenia Białorusi do systemów zachodnich i trzeba to zrobić wspólnie z krajami bałtyckimi naturalnie, bo to oznacza również właśnie kwestie zmiany infrastruktury kolejowej i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście powinniśmy o tym myśleć. Tu pełna zgoda, panie Pawle. No tak, to... Co oznacza zwrot Arabii Saudyjskiej w stronę Iranu przy asyście Chin? Ano właśnie. Chciałem trochę więcej pomówić, ale już jesteśmy ponad 2 godziny, więc chyba to odłożymy do następnego spotkania. Mimo braku Piotra zagadałem państwa okropnie, a nie dialogujemy, tylko sam gadam. Natomiast to jest kwestia niebywale interesująca, bo wydaje się, że Chiny, które wystąpiły jako broker pokojowy pomiędzy Iranem i Arabią Saudyjską, próbują wchodzić w kolejny obszar, który zajmowali Amerykanie. Chińskie obrady Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, potwierdzenie władzy Xi w sposób niebywały, bo takiego wyniku głosowania nie było nigdy od czasów Mao Tse-tunga, oznaczają niedobrą ewolucję Chin. Tak jak Rosja przeewoluowała właściwie już w kierunku totalitaryzmu, ten sam proces, jeszcze mocniejszy właściwie, odbywa się w Chinach w tej chwili. I Chiny równocześnie próbują bardzo wyraźnie grać na obszary szeroko rozumianego południa. Doprowadzili do rzeczy z pozoru niemożliwej, czyli porozumienia Saudów z Irańczykami. Jeżeli to porozumienie się, posunie trochę dalej niż tylko rozejm, no to oznacza, że Chińczycy zyskali ogromnie duży atut w polityce bliskowschodniej. Amerykanie musieli zjeść tę żabę i powiedzieć, że jak to doprowadzi do końca wojny z Jemenie, to bardzo dobrze, ale oczywiście dla Stanów Zjednoczonych wejście Chin tak mocne do Arabii Saudyjskiej jest dzwonkiem alarmowym. To jest absolutnie oczywiste. I niewątpliwie w tej chwili dyplomacja chińska próbuje rozgrywać kilka gier równocześnie. Amerykanie mają tego świadomość i to jest jeden z powodów, dla którego nie mają entuzjazmu do, nie wiem, przekazywania zbyt wielkiej ilości broni na Ukrainę, bo być może te Abramsy czy F-16 będą potrzebne dla Tajwanu, bo tutaj jest to kwestia życiowo ważna dla Stanów Zjednoczonych. I urzędnicy amerykańscy
między innymi przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul stwierdziła, że wojna z Chinami może wybuchnąć przed rokiem 2025. Z kolei dyrektor CIA twierdzi, że Chińczycy się szykują na wojnę w roku 2027. Więc to jest zagrożenie niebywale realne. I pan Szczepan pyta, czy USA mogą odskoczyć gospodarczo i rozwojowo Chinom? Tak, mogą. Cytowałem tę historię o tym, jak Amerykanie zbudowali sowiecką gospodarkę. Amerykanie tak samo zbudowali gospodarkę chińską. Stany Zjednoczone cały czas są jeszcze motorem rozwoju świata i jeżeli przestaną myśleć dokładnie tak jak Europejczycy, czyli myśleć w kategoriach wyłącznie komfortu, a chyba przestali, to oczywiście mają szansę Chinom odskoczyć i Chińczyków zablokować. Zresztą próbują to robić, próbują zepchnąć Chiny do roli tego imperium zła. Więc myślę, że taka możliwość realnie jest. Matrix, budujemy dwie elektrownie atomowe. Niemcy i Francja mieli po kilkanaście. Tak, powinniśmy dużo wcześniej zbudować elektrownie atomowe. To, że tego nie zrobiliśmy, to jest błąd. Powinniśmy się zastanowić natomiast nad modelem energetyki atomowej, bo wydaje mi się, że to, o czym myślą w tej chwili Amerykanie, Kanadyjczycy, ale również Rosjanie, czyli tworzenie małych, regionalnych siłowni atomowych, może się okazać dużo skuteczniejszym modelem rozwoju energetyki atomowej. W ogóle regionalizacja energetyki wydaje się być przyszłością, bo to będzie połączenie lokalnych fotowoltaicznych ferm plus wiatraków plus stabilizujących elektrowni atomowych czy elektrowni cieplnych plus magazyny energii na poziomie właśnie takim niedużych regionów. To będzie i bezpieczniejsze, bo nie będzie groziło blackoutem w skali krajowej i dużo bardziej efektywne, no bo nie będzie strat choćby na przesyle. Tutaj jak mówimy o niemieckich krytycznych opiniach o polskich elektrowniach atomowych, ja mam wrażenie, że Niemcy oczywiście mają jakoś zakodowanego chyzia związanego z tymi elektrowniami atomowymi. Pamiętamy, że protestowali przeciwko czeskim również, więc to nie jest antypolskie. Ale rzeczywiście myślę, że energetyka atomowa powinna być bardzo wyraźnie rozwinięta i jest konieczna. Spór o samochody to jest spór w ogóle jakby z trochę innej bajki, też ważnej, ale myślę, że rzeczywiście przesadzamy z tymi samochodami elektrycznymi i tak dalej, bo to jest tak jak z tym sporem europejsko-amerykańskim o IRA. Jak Państwo wiedzą, ten Inflation Reduction Act amerykański w niewielkim stopniu będzie redukował inflację, ale ma właśnie stymulować te wszystkie proekologiczne działania w gospodarce. I nagle Europa wpadła w panikę, ponieważ Europa
generalnie ma pomysły, żeby uchwalać dyrektywy i nakazywać pewne działania, a Amerykanie stwierdzili, że oni będą dopłacać po prostu firmom, które będą te proekologiczne działania prowadziły. Czyli krótko mówiąc, zamiast systemu sztywnych praw i nakazów, Amerykanie stymulują działania pozytywne, co może generalnie sprawić, że amerykańska polityka proekologiczna zacznie ruszy z kopyta w odróżnieniu z europejskiej, do europejskiej, która wszystkich skłania jakby do tego, żeby się o to spierać. Marek Budzisz mówił o zagrożeniu dla polskich rolników. Myślę, że Marek tutaj trochę nie ma racji. Oczywiście, że pojawi się konkurencja. Trudna konkurencja w różnych polach, między innymi w rolnictwie. Natomiast no, jest naszym zadaniem, żeby to odpowiednio politycznie obudować. Poza tym, biorąc pod uwagę deficyt żywności w skali globalnej, myślę, że nie będzie problemu, żeby rolnictwo ukraińskie sensownie wkomponować w system europejski. My w ogóle musimy wyjść z tego i członkostwo Ukrainy w Unii by nam to ułatwiło. Musimy wyjść z tego głupiego modelu, który pozwalał nam uzyskiwać przewagę konkurencyjną ze względu na taniość pracy. To już się też kończy. Nie. Musimy konkurować jakością, musimy konkurować na innych polach. Nie będziemy już najtańszym producentem, bo właśnie pojawią się choćby Ukraińcy czy niektóre kraje Bałkanów Zachodnich. I być może to będzie takim, z przeproszeniem, kopniakiem, który nas wyzwoli z tej pułapki średniego rozwoju, w której rzeczywiście tkwimy. Pan Leszek Sadowski, nie wiem, czy to jest pełna odpowiedź, ale chętnie zaprosimy w jednym z najbliższych spotkań Marka, żeby, że tak powiem, z nim się skonfrontować, bo nawet niedawno z nim rozmawiałem na ten temat i tutaj nie widział tego jako takiego wielkiego niebezpieczeństwa. Chiny w sojuszu z Rosją. Chiny są de facto już w sojuszu z Rosją. To jest, oni są sojusznikami, bo Chiny i Rosja wspólnie chcą przede wszystkim doprowadzić do zniwelowania przewagi amerykańskiej w skali globalnej. Myślę, i to też kilka razy się to pojawiało w naszych różnych rozmowach, myślę, proszę Państwa, że tak naprawdę czynnikiem, który przeważy, mogą być dwa czynniki, które przeważą w skali globalnej. Jeden to są, to po której stronie znajdą się Indie, bo to jest w tej chwili już najludniejszy kraj świata i ogromny rynek, który może znakomicie zastąpić rynek chiński dla całego Zachodu. I drugie pytanie, czy Europa potrafi się zintegrować na tyle, żeby występować jako samodzielny podmiot gry międzynarodowej. Te dwa czynniki, czyli jedność europejska, a w domyśle tak naprawdę jedność Zachodu i Indie, one przesądzą o tej rywalizacji w skali globalnej, bo pomału tworzą się nam dwa bloki. Blok demokratyczny i blok autokratyczny. Języczkiem uwagi staje się New Delhi. No właśnie, tu pan Michał pyta o te Indie. Indie oczywiście będą starały się siedzieć okrakiem na barykadzie, zarabiać na darmowej czy półdarmowej ropie rosyjskiej, ale pamiętajmy, że dla Indii kluczowe jest coś innego. Dla Indii jest to, gdzie będą Chiny, bo Indie są od niesetek, a tysięcy lat w rywalizacji z Chińczykami. I oni nie mogą być w tej samej drużynie co Chiny. Proste. Wobec tego mamy szansę na to, że Indie zagrają w naszej drużynie.
jeżeli potrafimy tą drużynę w sposób sensowny utrzymać. Tutaj pani Jowita pyta o wsparcie rządu. No niestety, ja nie jestem tutaj wielkim entuzjastą, ale niestety jest tak, że nam się robi wszędzie gospodarka coraz bardziej uzależniona od różnych form wsparcia rządowego. Ja uważam, że trzeba, żeby to wsparcie rządowe było limitowane, ale to wsparcie rządowe przejawiało się przede wszystkim właśnie w gwarancjach ubezpieczeniowych, kredytowych, sensownym stymulowaniu, bo w Stanach Zjednoczonych w ramach IRA wsparcie ma być po prostu, ma być refinansowany wysiłek na rzecz obniżenia emisji z budżetu federalnego. To ma być rząd 700 miliardów dolarów. I myślę, że to ma pewien sens, no bo wiadomo, że te produkcje proekologiczne są przynajmniej startowo droższe. Amerykanie chcą w tym wyścigu technologicznym wygrać. Co do braku deficytu żywności w skali globalnej, pisze Gacol 20, to ja mam taką propozycję, żeby pan albo pani, który tym nickiem się posługuje, wybrał się do dowolnego kraju afrykańskiego. I wtedy będziemy mówili, czy nie ma deficytu żywności. Bo Afryka to jest demograficzna przyszłość świata, czy nam się to podoba, czy nie, a tam jest naprawdę głodno. Czy polskie porty są na tyle sprawne, żeby wywozić zboże? Powinny być, teoretycznie są. Gorzej jest z całą infrastrukturą komunikacyjną do portów. Pan Richard Berze, Polska połączy się z Ukrainą i będzie z automatów UE. Obawiam się, że Polska byłaby z automatu poza UE, gdyby się połączyła bez wspólnego działania, europejskiego. Czy Niemcy będą grali obietnicą przyjęcia? Tak, tak uważam. Natomiast nie zgadzam się z Markiem Budziszem, że Francja na to nie pozwoli. Francja też ma swoje interesy i na razie możemy mówić, że nie pozwoli. To z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej nie będzie tak różowo i łatwo. Natomiast myślę, że finalnie uda się Ukrainę do Unii przyjąć. Tak, pan, tutaj dyskusja o tych okrętach z napędem atomowym, to jest, panie Krzysztofie, to jest skądinąd rosyjski pomysł na elektrownie atomowe, właśnie takie przewoźne dla dalekiej północy. Rzeczywiście Rosjanie to próbują zrobić. Proszę państwa, ogromnie dziękuję za bardzo intensywną dyskusję, ale prawdę mówiąc, będąc tutaj osamotnionym, trochę już tracę głos, więc odnotuję pytania. Nie poruszyłem prawie w ogóle kwestii chińskiej, tylko incydentalnie, ale myślę, że już w przyszłym tygodniu, panie Andrzeju, Ukraina w NATO absolutnie tak. To jest w ogóle punkt wyjścia. Myślę, że to rzeczywiście jest kwestia, że to jest kwestia no, podstawowa, żeby zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Pani Justyna powiada, że bez Rosji nie ma Ameryki i odwrotnie. Nie. Kiedyś
nie tyle bez Rosji, ile bez Związku Sowieckiego, rzeczywiście ta polaryzacja polityczna była trudna. Natomiast w tej chwili Rosja jest Ameryce do niczego niepotrzebna, bo są Chiny. Chiny są tym przeciwnikiem. Rosja jest mocarstwem schodzącym. Pan Feszczuk, kiedy będzie zapowiadany ambasador? Ambasador Reiter obiecywał 2 kwietnia, ewentualnie nawet tuż po Wielkiej Nocy, bo on po prostu jest za granicą w tej chwili. Stąd ten niemiecki przesuwamy moduł. Co dalej z Węgrami, Orbana w NATO i Unii? No, ja sądzę, że Viktor Orban jednak oprzytomnieje. Panie Stefanie, tak, mnie nawet dzisiaj planowałem Chiny, ale starałem się tym razem być na tyle przytomny, żeby odpowiedzieć na większość pytań. Prawie wszystkie starałem się odpowiedzieć. Bardzo dziękuję Państwu i dziękuję za życzenia zdrowia dla Piotra i mam nadzieję, że już co najmniej w duecie, a być może nawet jeszcze z jakimś gościem spotkamy się za tydzień. Dziękuję bardzo, dobranoc. Thank you.